Manko z tej strony Luke, Łukasz Truskolawski, słuchacie Wolna Mata Podcast. W każdym odcinku możecie poznać wyjątkowe postacie związane z brazylijskim jiu-jitsu oraz chwytanymi sportami walki w Polsce. Wolna Mata Podcast, moim dzisiejszym gościem jest postać, która zrewolucjonizowała moje podejście do treningu motorycznego i bardzo mocno wpłynęła na moje podejście do treningu jako ogół. Ladies and gentlemen, panie i panowie... Moim serdecznym gościem jest trener Maciek Bielski. Cześć Macku. Witam, witam cię serdecznie, Łukasz. Bardzo mi miło. Yy, Maczku, ten yy, wstęp nie był przypadkiem. Yy, a propos tego, jak bardzo mocno wpłynąłeś na to, że tak powiem, gdzie treningowo teraz jestem, w jaki sposób yy, patrzę na trening, tym bardziej jest mi niezmiernie miło gościć Cię w 50. Odcinku uh, Wolnej Maty. Uh. Akurat widzisz, nic się nie dzieje przypadkiem. Los tak chciał, że akurat 50 odcinek podcastu jest z jest twoim udziałem. Jesteś tutaj za, za mikrofonem. Tym bardziej się z tego powodu cieszę. No, ale spotkaliśmy się w Łodzi. Jesteśmy aktualnie na weekendzie szkoleniowym, na szkoleniu z optymalizacji treningu. Od kiedy wprowadziłeś to słowo gdzieś tak na swoich blogach i... Generalnie usłyszałem chyba ja pierwszy raz od ciebie i bardzo mocno się go uczepiłem, ponieważ zauważyłem, że robienie czegoś optymalnie kosztuje mnie, kosztuje generalnie mniej i daje więcej. Tak? Powiedz, może zacznijmy w ogóle od samego szkolenia. Skąd wzięła się ta idea właśnie optymalizacji w treningu w Twoim przypadku? No, jak, jak zdążyłeś się przekonać sam, to są warsztaty bardziej. Praktyczne niż teoretyczne, czyli chodzi o podejście pracy trenera, i tu nie jest tylko i wyłącznie w kontekście tego, co my robimy jako usługa dla klienta, ale aspekt ten, który pozwala Tobie optymalnie tą pracę, nazwijmy to, wykorzystać, czyli rzeczywiście czerpać z tego, ponieważ jest to bardzo, bardzo wdzięczne zajęcie, a z drugiej strony jest to też i dobra praca, przy której można zarabiać naprawdę fajne pieniądze. Dlaczego optymalizacja? Bo byłem już po prostu zmęczony. Byłem bliski wypalenia, byłem bliski i też by to wszystko, mogę przyklejać. Oczywiście. Jebnąć w pizdu. Tam, w i, I po prostu skupić się na czymś innym, bądź podejść do tego inaczej. No nie, nie jest to żadną nowością. Od lat inspiruję się, czerpię od ludzi z zagranicy. I już jako gnojek, który w 2003 roku przykładowo oglądał filmiki Joe'a Franco. Yy, widziałem, że tam mają zupełnie inne podejście, które pozwala na pracę i życie jednocześnie, mimo tego, że robimy właśnie w sporcie, robimy w treningu i tak dalej. Natomiast u nas, gdzie ja zaczynałem robotę właśnie w 2011-2012 na, na przełomie, no to yy, praca jeden na jeden, gdzie robimy po ileś albo naście nawet godzin w ciągu dnia, no nie jest na pewno optymalnym rozwiązaniem dla kogoś, kto chce robić coś innego poza pracą. Stąd też tego typu temat, tego typu nazwa dla tych warsztatów. Poza tym chwytliwe słowo. Chwytliwe słowo. Do mnie na przykład bardzo mocno trafiła optymalizacja w kontekście tak prozaicznej rzeczy, jak rozgrzewka w treningu, którą poznałam u ciebie na metodyce kilka lat temu na szkoleniu. Wiesz, zawsze to był temat taki, nie chcę powiedzieć, gorący, ale tak myślę, kurde, no co na tą rozgrzewkę nowego robić, wiesz, nawet, nawet nie chodzi o treningi motoryczne, tylko nawet o jiu Okej, okay, bieg dookoła sali, krążenia ramion, przód w tył, odstawno, dostawny, ale w momencie, w którym pokazałeś mi kierunek yy, i wytłumaczyłeś schemat a propos pobudzenia, aktywacji, mobilizacji, to ja wiedziałem, że tego biegu i ćwiczeń nol skocznych mogę zrobić półtora minuty, ale ja wiem, po co to robię. Ja nie byłem przeciwny temu bieganiu, czyli nie zmieniłem tej rozgrzewki, ale wiedziałem, czemu służy pierwsza część. Tak, I potem też było, nie wiem, 7-9 minut rozgrzewki, czy coś, i tak. Kurde, niektórzy tak krótka rozgrzewka, nie, i zawsze używam od tamtego czasu, również nie ukrywam, że poniekąd troszkę skopiowałem to od ciebie, ale zawsze pytam cieplej? Rozgrzani? A wiesz, a widzę po ludziach, że poskakali 6 minut, tu się porozciągali, trochę porobili w podporze, więc grawitacja to wszystko by działało. I też mam takie swoje dni, w których jakby ludzie w tym edukują. Mówię, słuchajcie, przychodzicie w piątek na sparingi, kiedy ja nie prowadzę rozgrzewki. Proszę bardzo, kopiuj w klej, macie schemat. Macie 6-7 minut, żeby się naprawdę rozgrzeć, całe ciało przygotować. Potem robimy rundki, w których również się dogrzewacie przed każdą kolejną. Więc. Optymalizacja jako walor edukacyjny tutaj bardzo się, bardzo się wkleił. Yy, Maczku, yy, ty z mojego punktu widzenia nie jesteś tylko trenerem, ale jesteś przede wszystkim nauczycielem. Gdzieś ostatnio sam ująłeś to w jednym ze swoich wpisów. Yy, może odwo odwołam się troszkę do niego, może troszkę nie, ale chciałam się Ciebie zapytać, gdzie według Ciebie zaczyna się ta granica pomiędzy trenerem a nauczycielem. Do kiedy jesteś trenerem, a od kiedy jesteś nauczycielem, i które kompetencje o tym decydują? Mogę tutaj błysnąć znajomością języka angielskiego, ponieważ etymologia słowa trener wywodzi się z angielskiego coach. A coach to jest powóz. I zadaniem coacha jest dowiezienie ciebie do celu, który ty chcesz osiągnąć. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych na wielkie te autobusy, które jeżdżą między Stanami, mówi się, mówi się coach. Yes. Więc y, nie jest to tylko i wyłącznie kwestia bycia trenerem, bo mamy rozdział tutaj między słowem trainer a coach. I coach to jest osoba, która już y, zawiera w sobie dwa aspekty w tej pracy, czyli z jednej strony jest to pokaz, omówienie, czyli wszystkie te podstawowe rzeczy, które może robić, nazwijmy to instruktor. A z drugiej strony jest to osoba, która ma za zadanie kierować Twoim rozwojem, czy to mentalnym, czy to duchowym, bo również takie są osoby, czy to logicznym, ogólnie po prostu tym, żebyś ty wiedział, co i po co robisz. I tu znowuż cytując jednego z klasyków z Za Wielkiej Wody, Tom Laundry, to był pan, który w NFL swoje lata, że tak powiem, wysłużył jako trener najwyższych lotów. Powiedział wprost, że trener jest tą osobą, która pokaże ci to, czego nie chcesz widzieć, i każe ci zrobić to, czego nie chcesz zrobić, żebyś był tym, tym kim chcesz być, tak? Więc y, moim zdaniem, dobry trener zawsze będzie nauczycielem. A to, że ja jestem z wykształcenia i z zawodu, to jest już inna na parakalosze. Po prostu dużo łatwiej było mi przejść tą granicę z racji na zdobyte wcześniej kompetencje, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy. Gdzie pracowałem zarówno z dziećmi, z średniakami, ze studentami, no i również z dorosłymi, pracując jako ekskluzywny WFista. Mm -hmm. Podczas jednego z ostatnich podcastów swojemu gościowi, nie wiem czy dobrze to ja językowo, jednego z moich gości zapytałem, który również jest trenerem, tylko stricte jiu-jitsu, też o takim bardzo dużym wachlarzu wiedzy, jeżeli chodzi o motorykę, czy według niego Bycie trenerem bądź nauczycielem, już jak to nazwaliśmy, to jest zawód, rola czy może już tożsamość? W jego przypadku oczywiście. Jak czujesz? to no Odniosę to pytanie do Ciebie. Jak Ty to czujesz? Ja wychodzę z założenia takiego, że są y, trzy zawody z powołania. I to jest lekarz, to jest ksiądz i to jest nauczyciel. I to jest to, że trzeba mieć misję po prostu w tym momencie. Nie pamiętam, kto ostatnio się ze mnie śmiał, właśnie ty, to masz taką misję, ty, ty byś chciał świat zbawić przez to i tak dalej. Ja mówię, może tak, może nie. Patrzę na to na pewno bardziej optymistycznie niż pesymistycznie, jak to robiłem kiedyś, bo zresztą jak możesz sam zwrócić uwagę, a, dojrzałem we swoich, w swoich wpisach jakichkolwiek, b, no nie jestem już aż taki zadziorny, nie używam aż tak ciętego języka. Dlaczego? Bo staram się trafić do większej ilości osób. Więc tutaj, czy to jest, tak jak powiedziałeś, tożsamość, czy to jest zawód, to jest jedno i drugie. Dobry nauczyciel zawsze będzie się z tym utożsamiał i będzie na pewno przyjmował walory idące za tą profesją do swojego życia codziennego. I no nie na darmo, to mówi się również, że obyś cudze dzieci uczył, jako pewnego rodzaju przekleństwo. Tak jest, tak jest. E... No, nie ma co ukrywać, że jakby bycie, bycie nauczycielem, wymaga też od ciebie takiego white belt mentality i bycia tak naprawdę uczniem przez cały czas. Nie zamykaniu się już w tych, w, w tych ramach, że ja już wszystko wiem, i sprowadzaniu się do roli tego, co stoi przy ścianie, pokazuje ok, teraz, ty zrób, tak, ty zrób tak. Dzisiaj się z Kamilem Wilkiem, śmialiśmy, że właśnie wiesz, okej, okay, to sparujcie, ale ja nie sparuję. Wiesz, w dużicy jest bardzo ciężki kawał. Okej, słuchajcie, teraz mocne rundy robimy 10 razy 6, ale ja nie sparuję. Wiesz, to akurat w, na w naszej profesji to jest ciężki kawał chleba, bo jeżeli narzucasz ciężką pracę, to troszeczkę będziesz, musisz w niej uczestniczyć. Nie? Tak, Dali, tak. Tym, to, jest, tym... to, jest, to jest jeden aspekt. Aczkolwiek tutaj muszę troszeczkę uderzyć. W drugą stronę, bo przypomina mi to poniekąd yy, i nie chcę tu nikogo obrazić oczywiście, ale instruktorki fitness. Czyli osoby, które robią razem z grupą, niekoniecznie zwracając uwagę na grupę. I to jest rzecz, która mnie na przykład w pewnym sensie yy, z jednej strony podobała się, jak trenowałem judo na Gdańskim AWF-ie, ponieważ trener był zawsze trenerem. Ale z kolei, kiedy robiłem jitsu u złomiarzy, no to już była tam zabawa, że trener był również uczestnikiem treningu, co koniec końców, moim zdaniem, no nie jest też optymalnym rozwiązaniem, jeśli mamy tutaj już wykorzystywać no tak, tak, te tak. słowa. Miałem Bo... też, mhm. przepraszam, że ci przerywam, mhm. jedną rozmowę z moim serdecznym kolegą Łukaszem Michalcem, odnośnie tego, czy może by coś zmienić po prostu, w kontekście nawet samego właśnie, no ciężkie rundki 10 po 6, tak, i tak dalej, typu innego rodzaju protokoły jeśli chodzi o interwał, już na bazie samego sparowania, czyli wyjście bardziej na zasadzie dłuższa praca, niższa intensywność, jak to się wiadomo mówi, luźne kulanki które nigdy luźnymi kulankami nie są a z drugiej strony zadaniówki, które są robione na czas i w formie powtarzalnej, etc. etc. ale z odpowiednią też Długą, długą przerwą wypoczynkową pomiędzy, żeby rzeczywiście móc zasymilować te wszystkie informacje, które ciało przesyła do mózgu i mózg do ciała? Mm -hmm. No akurat e, o metodyce w jiu-jitsu, tej sparingowej, treningowej, to sobie porozmawiamy później, bo też chciałem poruszyć ten temat, ale e, właściwie dążyłem do jednego pytania: czy w kontekście tego, jakby tej roli nauczyciela e, i tej mentalności, jakby ucznia, Yy, chciałbym się odnieść do jakby czasu przeszłego. Czy ty byłeś dobrym uczniem? <głos> Zależy. <głos> no właśnie. Przejdźmy już powiedzmy do etapu tego naj, naj, że tak powiem, bardziej aktualnego, już nie tak aktualnego, ale do etapu studiów. Kiedy już powiedzmy wiedziałeś, co chcesz robić, to czy przykładałeś się, czy byłeś... Zawsze. Zawsze się przykładałeś. Zawsze. I różnica jest taka, że ja nie musiałem nigdy się uczyć. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jestem z rocznika Czarnobyla, czy to jest jakiś ambicjonalny, wrodzony talent, znaczy wrodzony talent, bycia po prostu młodszym bratem, który się chce wykazać, ale ja nigdy nie musiałem się uczyć praktycznie. Bardzo szybko zapamiętuję rzeczy. Jak to powiedział jeden z moich klientów, który zna się ewidentnie na ludziach, masz bardzo wysokiej klasy inteligencję poznawczą. Między innymi dlatego pewnie ogarniam kilka języków obcych ale z drugiej strony zawsze miałem problemy z zachowaniem okay, no to jedno, jedno z drugim gdzieś tam Więc troszeczkę, troszeczkę buntownik z wyboru, ale jeśli chodzi o studia, tak byłem pilnym studentem chodziłem na wykłady, robiłem notatki jak to mówi mój kolega Marcin Czapla, który jest jednym z lepszych gości, jakich poznałem w życiu z lekkiej atletyki jeśli chodzi o bieganie, zarazem też prowadzi sklepy z tym związane w Trójmieście Kurwa, gdyby nie jego notatki tem ja studiów nie skończył, że połowa roku ponoć jechała na moich połowa na takiej Pauliny, która też była naprawdę mocno ogarnięta i też ładnie pisała. No ale to tutaj masz rację, bo przy, przywołujesz taki bardzo życiowy schemat, korzystania z czyś notatek, tak. a tak naprawdę. Podczas studiów, jak człowiek może jeszcze wiesz, ten młody umysł, tak z tym podejściem do wiesz, nauki i przyswajania wiedzy różne, to zawsze bazy, bazowaliśmy na notatkach tych jakichś kurde, pilnych studentów. Tylko, że widzisz, dostęp do tych ludzi dzisiaj, na przykład z mojego rocznika, no mam zerowy. Nie wiem, nie wiem co się z tymi ludźmi gdzieś stało, tak? A tutaj mamy, jakby, typowy przykład jakby mam naprzeciwko siebie gościa, z którego notatek korzystali. No, ale w każdym razie... Mm, Czyli wyglądam typowego kujona, rozumiem. Wygląda na typowego nerda, tak. <grymne> to <grymne> dobrze. Łysy z brodą, z tatuażami. Say what? No, tak. Tak. Nie, to nie jest takie oczywiste. E, tak, Maczku, e, cofnijmy się trochę na timeline e, do... Twoich początków, jeżeli chodzi o zderzenie w ogóle ze sportami walki, z chwytanymi sportami walki, bo to generalnie wokół tego kręci, kręci się tak. ten podcast. E, tak. Może pokrótce, jakby przedstawię słuchaczom gdzieś Twoją historię. Trenowałeś judo. E, potem zaczęła się Twoja zajawka na jiu e, Potem gdzieś ta zajawka na jiu-jitsu. Przedstawisz to dalej, tak? Ale było judo, było cały czas była motoryka. Może zacznijmy od judo. E, opowiedz o jakby swojej zajawie, o swojej całej przygodzie z judo, potem opowiedz o Jurjicu, gdzie, co, jak i, i dlaczego nie. <grym> okay. Dobra, to musimy się cofnąć jeszcze mocniej, ponieważ wszystko zaczęło się od zapasów. What? Tylko to, to nie wiedziałem. byłem ja, tylko mój brat. <grym> I, y... I to nie były zapasy. <grym> nie, no to były zapasy, bo naprawdę chodził do, na sekcję zapasów w stylu klasycznym w Gdańsku, jednej z dwóch, i był naprawdę dobry. Problem w tym, że za szybko urósł. I w jeden rok urósł 20, a w drugi 24 centymetry i kończąc podstawówkę był wyższy niż ja jestem teraz. A mnie z kolei ciągnęło raczej do bardziej uderzanych sportów walki, które też tam swoje lata, że tak powiem, się pobawiłem. Eee, koniec końców musiałem delikatnie spuścić stonu z racji na problem z oczami, ponieważ była ryzyko odlepienia się siatkówki. Więc stwierdziłem, dobra, no ślepnąć nie ma co, ale fajnie było jeszcze się coś tam, że tak powiem. Wyćwiczyć, no i poszedłem na, będąc studentem pierwszego roku, po prostu na fakultet z judo, gdzie moja trenerka, pozdrawiam panią dr Beatę Wolską, wielokrotna medalistka Polski, naprawdę mega utytułowana zawodniczka i trenerka, powiedziała mi wprost, że jedyne czego ci brakuje to techniki. <ścoughs> Więc fizyczność była, trzeba było zacząć ćwiczyć. Fajnie było to, że razem z moim Wtedy no, najlepszym funflem i zarazem trening partnerem Michałem po prostu czuliśmy jak pojebani, bo robiliśmy po kilka treningów dziennie kiedy nawet. Do dziś dzień pamiętam poocierane plecy, które były spalone po majówce na plaży, a następnego dnia o 8 rano mieliśmy, że tak powiem, prywatkę właśnie z Sensei Beatą i półtorej godziny szargania się przez całą matę na, na swoją technikę na spalonym garbie. No nie? Więc generalnie ci, co mają gi do judo, wiedzą, że jest dużo sztywniejsze i mniej, że tak powiem, przyjemne w dotyku. Eee... Trenowałem właśnie rok niecały w sumie na fakultecie dla studentów. Po czym trenerka powiedziała wprost, że jeśli chcemy coś robić dalej, to musimy pójść na sekcję na AZS. No i tak też uczyniliśmy, co było bardzo fajne, bo pojawiła się jakaś taka druga powiedzmy opcja na korzystanie z tych studiów. Trwało to łącznie 6 lat, tak naprawdę, ponieważ jeszcze tam później, trochę po zakończeniu się przychodziło na treningi. Ale problem był taki, że konflikt jeden z jednym z trenerów, gdzie tutaj również pozdrawiam. Powiedzmy, ambicjonalny konflikt, gdzie ja i zarówno Michał byliśmy no, zawodnikami, nazwijmy to sobie średniej klasy. Nie byliśmy tam żadnymi mistrzami świata, czy nie rokowaliśmy na to, być może, no, nie dostawaliśmy tyle atencji, ile byśmy mogli dostawać. I zarazem też po prostu poleciało kilka naprawdę niefajnych nie tekstów. Które spowodowały, że stwierdziliśmy, dobra, delikatnie mówiąc, jebać to i trzeba poszukać też czegoś innego. I przygarnęli nas chłopaki z jiu właśnie z łomiarz Team Gdańsk, gdzie jeszcze był to pierwotny trzon tylko i wyłącznie tej ekipy, czyli Łukasz, Adam i Daniel, plus jeszcze Sebastian Olchawa, który tam razem z nimi ćwiczył. No i tak naprawdę kulali się w rogu. W momencie, kiedy my mieliśmy treningi za ZS-u na dużej macie, później udało się tam wyżebrać jakąś matę na małej sali, na dziesiątce na WF-ie, no i tak się to w sumie zaczęło, gdzie po zakończeniu studiów, w momencie kiedy byłem asystentem, czyli jeszcze pracowałem na uczelni, zaczynałem robić kwestie doktoratu, to trenowałem jiu i jednocześnie pracowałem w szkole, na uczelni i na siłowni. Mm -hmm. A powiedz mi, czy jak usłyszałeś te słowa od te, tej pani, e, pani trenerki, że tak to powiem, z judo, że brakuje ci tylko techniki, czy było to poprzedzone jakimiś motorycznymi testami, czym tak naprawdę według ciebie mogłeś zabłysnąć? Bo no wiadomo, że nie zrobiłeś od razu czystego OSOTO, czy nie rzuciłeś jakieś ucimaty i ona zobaczyła, że ty, wow, jesteś gość sprawny. Znaczy no, raczej kwestia rytmiki? Okay. I zarówno... koordynacji, jakieś takie. To tak. jest jedno, ale dwa to elastyczności, siły i wydolności w jednym pakiecie. Ale tak się zastanawiam, no, czy był. Czy, pamiętasz, czy była jakaś konkretna okoliczność, która mogła na to wskazać, czy to była po prostu jej obserwacja? To, to że wskazanie? sam na przykład stwierdziłem, że nie pasuje mi ta technika, którą zaproponowała. <laughs> Okej, okay, gdzie... Zaczęło się drążenie. <laughs> tak, gdzie była, była rozmowa odnośnie Soinage, Moroto-Soinage, gdzie z racji na moje. Długie ręce ni cholery mi to nie pasowało. Natomiast kiedy zaczynałem bawić się w rozbijanie typu Kouchi, ouchi i no to automatycznie to zaczynało działać. A koniec końców później, dzięki wspólnym treningom razem z moim też dobrym kolegą Pawłem Czaplickim, pozdrawiam, zaczęliśmy w ogóle iść w drugą stronę, czyli te techniki ręczne używać jako dodatkowe, a głównie skupiać się na biodrowych typu y, Haragoshi, Ouchi Gari Haragoshi, tudzież Ouchi Osoto i potem ewentualnie jeszcze zaplatać kogoś właśnie na krótkie taiotoshi albo Soto Makikomi. Czyli no, był ten garnitur taki ciekawy, dobry do połączeń przede wszystkim i zaczynało to zupełnie inaczej funkcjonować wtedy. A no, też było widać po prostu to, jak razem z Michałem odstawaliśmy od reszty studentów, którzy tam przychodzili na ten fakultet. Tak? No, nie oszukujmy się, to były placki, a, a my rzeczywiście i pisgaliśmy. A omlety, no Nie, no my, my byliśmy ogry. My, ogry. Pis, my pisgaliśmy ciężary, biegaliśmy sprinty i robiliśmy po dwa, trzy treningi dziennie niekiedy, więc było po prostu inna, inna klasa. Okej, okay, powiedz, a czy. Już gdzieś tam od samego początku czułeś, że na przykład judo jest dla Ciebie takie fascynujące w kontekście mechaniki? Tak. No, bo grappling sam w sobie, na przykład z mojej perspektywy, im dłużej w nim siedzę, im mam większe spojrzenie na spektrum tego sportu, to jestem stary, zafascynowany z dnia na dzień. Nie? Jak no. bardzo możemy manipulować ludzkim ciałem do tego, żeby yy, no, kontrolować się to już tak w dużym, w dużym, wiesz, że tak powiem cudzysłowie, tak? Ale... Ja ostatnio komuś powiedziałem, że nawet nie wiesz, jak wielkim zmaganiem umysłowym w moim przypadku jest codzienna rozkmina do tego, żeby silnego, zdrowego chłopa przewrócić do maty i nie dać mu wstać. Tak. Ja wiem, że to jest, to jest banu. Jak to? I naprawdę ja, ja sporo o tym myślę. Aha, to ten kąt, to tu, to tu, jakąś szeroko złapię, a to to, a to to. To się nie kończy. To się nie kończy to jest fascynacja, no ale, ale właśnie judo również z perspektywy mechanicznej mnie bardzo fascynuje, mm -hmm. ponieważ kiedy mamy przed sobą, umówmy się, zdrowego, silnego mężczyzna, stojącego na dwóch nogach, który zrobi wszystko, żeby się nie przewrócić, bo chce stać. Jego łańcuch posteralny, wszystko tak działa. Ty musisz tak zakombinować, tak go szukać i tak pod niego podejść, żeby go przewrócić. Fucking magic, tak? Jak patrzyłeś na to wtedy? Znaczy, problem jest taki, że jeśli ktoś zaczyna uczyć się judo, mając już jakąś powiedzmy bazę fizyczną będzie zawsze próbował odnieść się najpierw do fizyczności a nie do techniki eee, jak sama nazwa wskazuje judo czyli droga miękkości z miękkością nie ma kurwa nic wspólnego to w judocie też miękka sztuka tak eee, więc tutaj kwestia jest bardzo bardzo prosta no, najprostsza zasada kiedy on pcha ty pociągnij kiedy on przyciąga ty go popchnij jest tu jak najbardziej wskazana ale odnośnie tych, tych fascynacji, powiedzmy, tego, jak można ludzkie szachy z tego zrobić, e, przede wszystkim rywalizacja w tym jest dodatkową fajną opcją, bo jest to walka bezpośrednia, która jest w pewnym sensie elegancka i czysta, bo nie ma tam stricte, że tak powiem, niesportowych no, nie, nie zagrań albo rzeczy, które są. E, od razu karalne, jeśli chodzi o to, pomijając teraz zasady, które moim zdaniem są no, niestety na niekorzyść, bo jest przez to mniej widowiskowy ten sport. Ale druga rzecz, no to wydaje mi się, że w głowie mi coś utkwiło z tego, jak za mało lata tłukłem się z moim bratem. Ponieważ no. tak jak. E Uczyłem się tych technik, wszystkich chwytania za kołnierze, rękawy, wiadomo, wychyleń, nie pchnięć itd, itp. Mam dwa momenty, takie, które pamiętam jak no, idealnie, jak żyleta ostre, to jest kiedy pierwszy raz zaczynałem robić techniki takie mocne, biodrowe, typu y, od surigoshi, uranage, czyli takie mówiąc po prostu hamskie suplesy. I to wchodziło jak złoto. I w tym momencie. To, to jest no, piękne uczucie. Tak. I, I to był taki moment, gdzie nawet chłopaki, z którymi wtedy trenowałem, którzy no byli znacznie lepsi technicznie, wiedzieli, że nie można dać się złapać blisko, bo wtedy jest po prostu wziół i tyle. A druga rzecz to pamiętam, jak dziś dzień, jak przygotowywałem się do egzaminu trenerskiego. W świętej pamięci już niestety Ryszard Zieniawa był na sali. I chodził obok mnie i obok mojego ukę i przez 40 minut po prostu spacerował. Tak? Tam, nie pamiętam, ile miał wtedy lat, 70, 70, parę. No starszy pan, rączki złożone jak genialny żółw, za plecami z Dragon Ball'a, chodził obok, dreptał, dreptał i kazał robić, robić, robić i robić. Chodził, aż mu z nosa zaczęło kapać. I tak? po tych 40 minutach złapał mnie za rękę, przeciągnął ją na kołnierzu o 3 cm w dół i mówi: tak, łap. I od tamtego momentu wszystko zaczęło wchodzić tak. A, to, jest, to jest ta mądrość. Tak. To jest ta mądrość, ale musiał wyspacerować 40 minut, żeby to zobaczyć, i to jest według mnie ta dojrzałość trenerska, dla której warto zostać w tym, cokolwiek robisz, jakiekolwiek to jest dyscyplina, zostać w tym, nawet kosztem tego, że żeby zaakceptować moment, w którym ty już nie będziesz mógł uczestniczyć, ale będziesz aktywnym obserwatorem z takim IQ, że ty będziesz w stanie powiedzieć, przesuń to 3 centymetry, a wtedy podopieczny powie, o kurde, ty. myślałem, trenerze, o tym bardzo długo i no, ja wiesz, ja już na przykład teraz doświadczam takich rzeczy, że w trakcie walk przy obserwacji widzę na przykład jeden mały detal, który jest powtarzany i jest błędem, który nie pozwala dokręcić danej techniki, i nagle po treningu powiedzenie do kogoś: Chodź tu. Mareczku Wąski, wąski choć Wąski, ściąg mu tę blokadę. <grywa> tak, ściąg mu tę blokadę, no i ten ściągnął blokadę i wiesz. I technika działa tak naprawdę. No, tak, tak więc przechodząc do tego, że ja również jakby mechaniką zapasów czy Judo, pomijając właśnie Juditsu, wiesz, ale jestem w ogóle jestem mega fanatykiem i po prostu miłośnikiem zapasów. I już mówiłem to kilkukrotnie, że bardzo bym chciał, żeby moja Zuzia najpierw zaczęła zapasy. A potem zaczęła y, gdzieś tam dopiero judo. Też trochę z tego względu, że nie chciałbym na przykład być jej pierwszym trenerem. Mhm. E, a z drugiej strony, i to jest kolejny temat, o którym chciałem porozmawiać, o kulturze przygotowania motorycznego w sportach olimpijskich typu judo czy zapasy. Bo jest ona zdecydowanie bardziej rozwinięta, usystematyzowana przede wszystkim, bo nawet literatura na ten temat jest. Tak. W judo tego nie ma, więc wszyscy robią to na swój kopyt. Bardzo często yy, robiąc to źle. Chociaż nie chcę mówić, że w Judo, czy w zapasach robią to dobrze, bo nawet od bardzo współczesnych zapasiorów słyszałem, że no, dalej jest mental, wiesz, jaki robiłem no, bardzo dużo. Bo jest, bo jest tak. niestety no, jest. Jest. Nie wiem, jak to jest w judo. Czy to może jeszcze w jakiś sposób śledzisz? Jak wspominasz treningi przygotowania motorycznego w Judo? Nie wspominam praktycznie, bo robiłem bo je sam. Bo robiłeś swoje. Tak, czasami czas. czasami chodziłem razem z ekipą. Jak mieliśmy za ZS, aczkolwiek no nie, no nie było tam nic spektakularnego. Z po latach oczywiście widzę zastosowanie mm, układów czy form typu obwód, ale moim zdaniem był tam ewidentny mm, po prostu chaos. Tak? Nie było żadnej periodyzacji pod tym względem, ani też nie było wielkiej wagi do tego przykładanej, a sam wiem po sobie, jak duży skok można techniczny że tak powiem zaliczyć po odpowiednio przepracowanym okresie fizycznym, gdzie mój był w ogóle śmieszny, śmieszny bo pracowałem za granicą w magazynie RTV i AGD rozładowując tiry z pralkami. Czyli live workout był? Tak, tak, dokładnie, gdzie robiłem, mówię, 8 godzin dziennie przekładałem pralki po 80 parę kilo sztuka, no, i yy, do tego pobiegałem może trochę dwa razy w tygodniu, jakieś tam sprinty, i popodciągałem się na bramce, trochę porozciągałem ekspandory. I po tym miałem największy skok, powiedzmy, techniczny, jeśli chodzi o możliwości. Aczkolwiek, wracając do Twojego głównego pytania, jak to wygląda? Nie wiem dokładnie, jak wygląda w innych klubach, wiem, jak wyglądało u nas. Szału nie było, jeśli chodzi o to. Siłownia, do której mieliśmy dostęp, nazywana była Hadesem. Więc była typową kuźnią, yy, gdzie no, sprzęty były już stare, poniszczone, ale działały, to, to nie ma znaczenia. Była to klita, naprawdę mała klita, ale taka z duszą, że tak powiem. Yy, no, mieliśmy robić podstawy tak naprawdę. Pamiętam jak dziś dzień, jak, jak trener Marek Adam, yy, również pozdrawiam, mówił zawsze, no młodzienioszki, yy, tak śmiesznie zaciągał powietrze, yy, nie, nie robić cycki i fifki, tylko nogi i plecy. Bo pamiętajcie, jak widzicie takiego od tyłu i mu się wszystko, yy, całe, całe, całe judoga na plecach opina, to znaczy, że może być z nim ciężko. <grymny> A to jest stare trenerskie prawidło, jak wiesz. to tak, rozrośnięte ale... plegary, to wiadomo, że będzie grubo. Że no. W przypadku jiu jest tak, że wiadomo, że trójkąta nie wyciągniesz ani gilotyny. <grymny> <grymny> Więc tutaj, yy, tutaj zależność jest taka, że miał być kark, miały być plecy, miał być nogi. Ale nie było przykładania uwagi do jak były wykonywane te ćwiczenia. Mówię, nie było żadnego planowania jakiegoś tam wybitnie poukładanego. Mogliśmy robić przysiady, mogliśmy robić zarzuty, mieliśmy robić dociąganie na ławce leżąc, gdzie sztanga opierała się na oponach, seal row po angielsku, tyle że ze sztangą i mieliśmy przyciągnąć i puścić, czyli tylko i wyłącznie koncentryczną część. Na każdym treningu robiliśmy skoki, taczko pompki, wejścia na linę, wymachy. Mogliśmy sobie potłuc jakąś tam maczugą czy młotkami w oponę. Porobić pompki na widelcu czy tej dipsy. No i to jest, i to jest tak naprawdę tyle. Biegaliśmy, biegaliśmy w lesie, biegaliśmy na stadionie. No ale czy tam był, nie miałem dostępu do tych planów, więc nie wiem ale też patrząc z perspektywy czasu nie widziałem w tym wielkiego jakiegoś układu, poza tym, że był okres przygotowawczy, gdzie były obwody i po obwodach była normalna siłownia i wtedy się zaczynały zawody i to jest wszystko, czyli powiedziałbym, że zapożyczenie układu periodyzacji liniowej stricte z lekkiej atletyki przełożone na judo bez większego pomysłu na to co i jak, jeśli chodzi o szczegóły no i też yy, pamiętam, jak dzisiaj dzień moje zaliczenie z teorii sportu, gdzie na pierwszym semestrze z czterech zaliczyłem przedmiot na piątkę, gdzie przyniosłem właśnie plan rozpisany do, do, do prowadzącego, przejrzał, zobaczył tam 10 kartek rękopisu i mówi, kto ci to pisał? Ja mówię, no ja. A dlaczego tak i tak? No bo to, to, to i tamto, taki wysiłek, taki metabolizm, lepiej użyć takich ćwiczeń i w takim układzie, bo wtedy zawodnik będzie miał większe możliwości na to i na to. Nowy indeks. Ale teraz tonacja, której użyłeś w kontekście tego wykładowcy brzmiała trochę tak, jakby trochę sugerował ci, że skąd ty młody tyle wiesz? Możliwe. Ja miałem 15... Miałeś takie wrażenie wtedy gdzieś tam na studiach, że czasami starałeś się być może mądrzejszy od wykładowców? Nie. nie, 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 nie. Tu raczej aspekt właśnie bycia białym pasem i studentem pchał mnie do tego, żeby uczyć się więcej, albo właściwie szukać tam, gdzie trzeba, bo studiowanie to jest samodzielne zgłębianie tematu, a uczenie się to jest po prostu przyswajanie wyłożonych informacji, więc tutaj kwestia taka, no też w jaki sposób przykładowo zostałem asystentem. Zadałem mojemu doktorowi od biologii pytanie, na które nie znał odpowiedzi, więc yy, czytanie różnych forów, artykułów i książek po angielsku od 2015 roku no po prostu wróć 15, 2005 roku jak miałem 15, nie wiem, wcześniej nawet, 2002 2003 już to miałem 15 lat jak zaczynałem się uczyć w tych kwestiach tak jak jeszcze internet był na modem na telefon Te <głos》>, tak, a strona się ładowała po 5-7 minut niektóre i rachunki potem za telefon przychodziły dużo do domu no niestety, ale mama była cierpliwa a ja pracowałem, więc <głos》> e no, to tak jak mówisz, jakby myślałem, że może gdzieś tam wyśmiałeś wzgląd w jakieś tam przygotowanie, że zaglądałaś może interesowałaś się przygotowaniem motorycznym judoków w tamtych czasach. Szczerze nie było za dużo mm, literatury, która byłaby dostępna pod tym względem, pomijając jakieś tam opracowania na Podmedzie, które by zawierały po prostu elementy związane z judo. Moja praca licencjacka była między innymi o właśnie wpływie y, treningu y, Głównie bez tlenowego na, na skok pokwitaniowy u młodych judoków, jeśli chodzi o szczegóły, ale nie było tego na zasadzie, mając DK, dyscyplinę kierunkową mm -hmm. na wf ie Nie dostałem przykazu, idziesz do biblioteki, wypożyczasz to, to, to i tamto i czytasz, bo te elementy przydają się w przygotowaniu fizycznym do y, judo. A między innymi Louis Simmons polecał właśnie książkę chociażby Henryka Sozańskiego. Jeśli chodzi o skoczność i elementy związane z pliometrią, tak? Więc mając tego typu wykładnie, wiedząc na przykład, jakim trenerem był Simons i jakie, że tak powiem, rezultaty wyprodukował, no to powinniśmy tym bardziej korzystać z tego, że były tak światłe umysły w naszych, że tak powiem, granicach i produkowali tego typu literaturę, a dostępu do tego nie było. Zresztą mam też wrażenie, że w wielu aspektach. Praca na uczelni poniekąd rozleniwia ludzi, gdzie dochodzi do momentu takiego, że no oczywiście nie wszyscy, bo tutaj bym obrażał wielu, ale dochodzą do punktu, gdzie zatrzymują się i po prostu robią swoje. I tyle. Powtarzają, powtarzają i robią swoje. Oczywiście to może wiązać się z tym, że rzeczywiście pewien pułap osiągnęli, którego może nie chcą dalej przeskakiwać, albo są już tym zmęczeni, ale nie zmienia to faktu, że nie trafiłem na, przygotowując się do bycia trenerem, na literaturę, która by bezpośrednio mówiła mi, co mam robić. Nie dostałem bezpośrednich przykazów od trenera, będąc y, ty, no, zawodnikiem na sekcji AZS WF WFI, Gdańsk. Też wytycznych na zasadzie co, jak, czemu, kiedy i dlaczego. Mhm. Dobrze, to może już troszkę zamykając ten temat przyszłości, może opowiedzmy dwa słowa o twoim jakby zderzeniu z Jujitsu, o twoim zderzeniu z chłopakami ze Złomiarza, których oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Tak Adama, Daniela, Łukasza również. Może mnie słucha, może nas słucha. Może. <laughs> może, tak. Spotkałem go niedawno. Tak, no gdzieś tam my się też widzieliśmy na obozie. Daniel prowadzi seminarium u nas ze dwa miesiące. O, świetnie. Tak, generalnie jest w moim top jeden Zdecydowanie, jeśli chodzi o, o podejście treningowe. Eee, tak, opowiedz: Pierwsze w ogóle zderzenie z jiu-jitsu z perspektywy takiego młodego, sprawnego, judoki, wkręconego, który idzie, zaczyna trenować w parterze i jest klepany. Wpada w milion sytuacji, na które szuka odpowiedzi. Bo jak rozumiem, z twoim charakterem myślę, mm. <laughs> że musiało być w zasadzie. O nie coś mi tu nie gra, muszę to rozkwinić. Tak. Znaczy tak, dużo rzeczy Parter w Judo jest na przykład bardzo krótki, i jeśli nie ma od razu zawiązania, akcji, jest przerywany, plus też jest dużo bardziej, nazwijmy to siłowy. Jeśli chodzi o to z racji chociażby na natrzymania i tego typu aspekty, ale yy, idąc w to Twoje pytanie Łukasz. Yy, głównie że tak powiem, wciągnął mnie Adam gdzie on, że tak powiem pierwszy jakby przychylnie spojrzał na to, że chciałem się tam dołączyć no i, i po prostu ze mną zaczynał się kulać, tak? Z racji na to, że jest dużo mniejszy, lżejszy no to fizycznie to tam nie było pod tym względem problemu, ale ja też nie wychodziłem z założenia, zepnę się i nie dam się mhm. tylko raczej przyszedłem tam się uczyć później pamiętam jak dziś dzień śmieszny różnego rodzaju właśnie ćwiczenia rozgrzewki, nierozgrzewki wymyślane przez Łukasza do tej pory nie wiem, czym on się inspirował. Czy to były dokumenty jakieś na VHS-ach z rodziny Gracie, <grym> czy tak. były to jakieś doniesienia od profesora Romanu, który gimnastyka naturalna natural, propagował, tak. ale było to naprawdę wesołe. No i co? No i tak naprawdę, przychodząc tam, miałem możliwość porobić coś zupełnie innego i zarazem spojrzeć na to też z perspektywy takiej, ok. Tu jest od cholery do zaorania jeszcze. Więc tak jak w judo każdy kiedy to wynalazł, znalazł swoją tam technikę, dwie, trzy i robił do nich ileś kombinacji, a resztę walk próbował powiedzmy bardziej improwizować. Na czutkę tak zwaną walkę. Może nie do końca, raczej chodzi tutaj o zdolność do trzeźwego myślenia w trakcie reakcji na nieznany do tej pory schemat. Tak, bo wiadomo, jest milion zawodników, którzy rzuca soi nagę, ale nie każdy cię wprowadza do niej w taki sam sposób. No a tutaj było coś zupełnie, zupełnie innego. Jeden minus, który tego zauważyłem, też jeszcze wtedy trenując, no to próby ucieleśnienia na mnie technik dla typowo małych gości. Bo oczywiście nie, nie obrażając tu nikogo, ale Adam i Daniel są dużo niżsi, lżejsi. Więc im łatwiej było się wkręcać do różnych tam rzeczy pod nogami komuś, aniżeli no, chłopowi, który tak jak ja tam no, ma 1,85 i waży niecałe 100 kg. No nie? Więc tutaj było to pod tym względem dużo bardziej utrudnione, mimo moich zdolności, jeśli chodzi o bycie w miarę elastycznym, tak? ale, ale było to naprawdę fajne doświadczenie, później zawiązała się tam zajebiście zgrana paczka, jeśli chodzi o sekcję, która no przez. Dobre cztery lata tak naprawdę, było no, kilka razy w tygodniu chodzone kulane i jednocześnie też dalej kontynuowane judo, więc, więc było wesoło, działo się. No, warto wspomnieć o tym, że ekipa złomiarzy w bodajże 2018 roku stanęła na drugim miejscu drużynowo na Mistrzostwach Polski jiu stanowiąc jedną sekcję w całej Polsce. Pierwsi byli berserkerzy, którzy mają filię w całej Polsce, tak. a więc stanąc na drugim miejscu za trenerem Bagim, no, to było do, tej, do tej pory chyba wspominane przez wszystkich walki bagiński-bagiński. <gry> a, oczywiście, tak, tak. E, no. E, no tak jeszcze może, nie to, że kończąc temat jujitsu, ale pamiętam, że jakiś czas temu czytając jakiś twój post, czy jakiś twój wpis o postanowieniach noworocznych mm -hmm. napisałeś wrócić do jujitsu, więc e, gdzieś się tak może, u, nie to, że uczepiam tego, ale tak od tamtego czasu sobie pomyślałem, aha, czyli gdzieś w twojej głowie te jeszcze jest. i wiesz, czas. Tak. A ty nie wychodzisz z takiego założenia, że po prostu e, potrzebujesz i chciałbyś robić coś treningowo z perspektywy tego, co usiądzie, popatrzy, któremu pokażą i który będzie robił, po prostu, a nie na zasadzie, ty prowadzisz i. Wiesz, co myślę raczej o tym w zupełnie innym aspekcie. Mm. No, moje życie nie, nie było, że tak powiem, łatwe ani kolorowe. Jestem gościem, który swoje sobie w życiu napsuł, i trafiłem na terapię. I na terapii, gdzie dowiedziałem się po prostu o tym, jak powinno się, przynajmniej sobie w głowie, układać wiele rzeczy, jest dla facetów rozwiązywany aspekt męskiego świata. I między innymi sport jest właśnie w pewnym sensie takim prymitywnym, oczywiście w cudzysłowie, męskim światem, gdzie mamy możliwość uzewnętrznić swoje jakieś tam emocje, energię w mniej lub bardziej konstruktywny sposób. Tak? Mam jeden, jedną tą możliwość pracując z rugbystami z ogniwa, ale tam jestem nadal trenerem. A z drugiej strony jiu-jitsu, czy generalnie grappling, zawsze odbieram jako aktywną formę medytacji. Bo jak, bo jak jesteś w trakcie tego, to nie myślisz o zupełnie niczym innym. Po prostu nie ma opcji na to, żebyś myślał, kurwa, a może jednak dosypię 60 gram białka do tych pancake'ów, a nie 80. No nie, jesteś tu i teraz i myślisz, dobra, kołnierz, przekręć, kolano, wysuń, popchnij. Zadziała, nie zadziała. Dwa kroki, tak? I później kolejne drzewko decyzyjne sobie budujesz. I to jest w tym fajne. Ja to chciałbym robić, wrócić do tego. Nie dlatego, żeby się sprawdzić, nie dlatego, żeby tam komukolwiek coś udowodnić, że stary pies i konsa tak? Ale chciałbym po prostu na nowo poczuć to zmęczenie, bo jest to w pewnym sensie uzależniające. Z drugiej strony, jak byłem, miałem możliwość uczestniczenia u, u Łukasza Michalca w treningu z Adamem Wardzińskim, którego oglądam na właśnie Instagramach i innych mediach, no po prostu fenomen, jak na, mój, jak na mój gust. I wirtuozeria ruchu, która tam jest i zarazem też ekstremalne opanowanie przy tym wszystkim. To jest wiem, że coś, co mi jest potrzebne, bo bywam wybuchowy, mimo tego, że nie widać po mnie, jeśli chodzi o kwestię chociażby wychowywania dzieci. Więc chcę mieć miejsce do ujścia tego wszystkiego, że jak będę chciał, to pierdolne kimś o glebę jak Rampage kiedyś Aroną, a jak nie, no to po prostu będę grzecznie się kulał, robił techniki i po prostu przyjdę się choćby dwa razy w tygodniu, spocić, poruszać, poocierać sobie gębę i, i tyle. I przybić piąteczkę z żółwiem. Dokładnie. I tutaj, tak naprawdę, Maczku, mamy bardzo dobre pole, żeby przejść do kolejnego tematu, a mianowicie treningu jako formy terapii. Mhm. I... Dość takim, że tak powiem, aktualnym przykładem. Też mogę przerzucić to na siebie. Ostatnio, może bardzo to skrócę, była, był szereg pewnych wydarzeń, które sprawiły, że jakby niekorzystnie się czułem z dnia na dzień i, nie, i zauważyłem taką zależność, że e, uczepienie się tego stanu było e, bardzo mocno powiązane z tym, że aktualnie miałem uraz, który nie pozwalał mi się kuleć codziennie. Mhm. Ale wiesz, kiedy to zrozumiałam znowu, to znaczy nie odkryłem żadnej Eureki, bo we wtorek tamten poczułem, że już jest lepiej z łokciem i zrobiłem pięć rundek lekkich. Ale mówiłem do każdego łokieć, leciutko. Maciek byłem przeszczęśliwy po treningu. Siedziałem i po prostu myślę, wow, a więc to o to chodzi. Wiesz, ale o co chodziło? Jakby to już nawet nie chodziło o te endorfiny, wiesz, po zmęczeniu, tylko chodziło o to, że ja się wyłączyłem. Tak. Wyłączyłem się na chwilę, a potem, jak już wróciłem z tego zmęczenia, to te myśli już nie były takie ważne. Tak jak Ci mówiłem wczoraj, tą analogię o drodze i mm -hmm. samochodach jedących. Te myśli tam były, ale one ja co jechały? Ja miałem wrażenie, tak. że one tam są, tak. I ten trening, jako forma terapii, jest czymś bardzo użytecznym i tak naprawdę może służyć, ale it's not so simple. To jest prawda. Ponieważ jak dobrze wiemy, bardzo często jest to forma tego na zasadzie jest mi źle, idę biegać. Ucieczka. Dokładnie. Tak, ucieczka i to nawet poprzez najbardziej taką prymitywną rzecz, jak ucieczka nogami, czyli bieg, który zamienia się w pewne, też użyliśmy słowa, uzależnienie tak. nauk, bo bardzo mocno stymuluje naszą biochemię. Tak. tak. I... Ostatecznie niestety prowadzi do przyciążeń, które ostatecznie prowadzą do urazów, które nie pozwalają nam które potem. Które prowadzą na... do depresji. Które prowadzą do braku aktywności, które prowadzą do depresji. I to wszystko zamyka się w takim błędnym kole. Dlatego ten trening jako forma terapii chciałem jakby poruszyć ten aspekt i bardziej ten jakby negatywny mhm. kontekst tego wszystkiego. Tak. Dobra, zacznę od tej strony, że osoby, które najczęściej odnoszą sukcesy w triatlonie to są osoby, które mają osobowość uzależnieniową. Czyli OCD powiedzmy, Obsessive nawet, Compulsive Disorder. Tak? Nawet, nawet nie tyle, aczkolwiek y, gdyby nie to, to one by znalazły inny rodzaj haju, typu nie wiem, seks, narkotyki, hazard, y, adrenalina, cokolwiek. Tak? Dalej. Y, ja przez lata żyłem, że tak powiem właśnie uciekając w wysiłek w formie karania siebie za to, że nie rozumiałem, nie byłem w stanie podołać emocjom bądź rzeczom, które się działy u mnie w głowie, a było związane to głównie z moją sytuacją rodzinną, czyli z tym, że wychowywałem się bez ojca i po prostu byłem wkurwionym dzieciakiem z blokowiska w Gdańsku. No i yy, tak jak mój brat poszedł na narkotyki, tak ja poszedłem po prostu w kompulsywny sport, bo inaczej tego nie nazwę, tak? I to było już w pewnym sensie naprawdę katowanie siebie, tylko po to, żeby nie myśleć. Czyli w tym momencie ta tera, właśnie Iron Therapy jako, jako ucieczka. No i tak jak zresztą jeden z muzyków, Henry Rollins, powiedział, że przyjaciele będą i będą odchodzić, ale 100 kilo to jest zawsze 100 kilo i żelazo na ciebie czeka, ono rozumie, ono, ono zawsze tam będzie, tak? Wracając do, do twojego tutaj stwierdzenia, pytania, no, to mam też bardzo przykrą historię z tego tematu, ponieważ ojciec mojego podopiecznego kolegi popełnił samobójstwo. Głównie z tego powodu, bo był całe życie aktywny, był windsurferem, kitesurferem i tak dalej, czyli ludzie, którzy są w ogóle zajebiście wyluzowani. No, a niestety po urazie kręgosłupa nie jakimś tam drastycznym, że wylądował na wózku, tylko takim, który uniemożliwiał mu przez dłuższy czas. Ja nie powiem, że. Cały czas, i w ogóle, bo moim zdaniem było na to rozwiązanie, nie uniemożliwiał mu aktywność tą, którą miał do tej pory i to, co go napędzało, kierowało, trzymało przy życiu. Nie wiem, dawało mu cel, misję, cokolwiek, no, po prostu trafił na leki, leki chyba były źle dobrane i w końcu facet nie wytrzymał i palnął sobie w głowę, tak? I niech mu ziemia lekką będzie, ja go będę tylko i wyłącznie dobrze wspominał, ale Słuchając księdza na tamtej mszy, niekiedy pewni muszą zamknąć oczy, żeby nam się otworzyły. Ja wtedy też byłem na innym etapie swojego życia i zwróciłem na to uwagę, że to, co robię, niekoniecznie jest dobre. Zarówno dla mnie, jak i dla ludzi dookoła mnie. Bo ja tylko i wyłącznie przykrywam problemy potem, zmęczeniem i tym, że się powiedzieram, porzucam czymś ciężkim i tak dalej. Wracając do Twojej kwestii, no to jest bardzo prosty sygnał na to, że my jako ludzie aktywni, którzy wiążą z tym swoją tożsamość, nie jesteśmy w stanie odpuścić i nie jesteśmy nauczeni zrobić kroku w tył, odpocząć i tak dalej i I tutaj muszę zacytować mojego terapeutę, bo jak lew jest ranny, to on leży w krzakach i pije wodę i nic poza tym. Analogia z lwem, myślę, że jest bardzo trafna w kontekście w ogóle sportów, ponieważ wiesz, jak często się mówi o lwach, tak. że jak chcesz trenować jak lew trenować, musisz trenować z lwami, a to jest według mnie bardzo taka e, dobra metafora mówiąca o tym, że lew też jest ranny. Czasami tak. i po prostu potrzebuje. No wiesz, generalnie to e, również jakby m, kontekst ten, e, dlaczego wspomniałam o OCD, e, czyli o tym obsesyjno-kompulsywnym disorderze. Znam tak, to. Pomieszam, sobie zdaję sprawę, że to gdzie jestem i to dokąd doszedłem, jakby z jiu i jakby ze swoją zajawką, było trochę związane z tym takim, no mówiąc brzydko, pierdolcem na tym punkcie. Ja to wykazywałem całe życie i w którymś momencie życia również przez swoje, że tak powiem, już tak prozaicznie demony. No, uciekłem właśnie w używki, tak? I już no, jakoś tam niedawno odważyłem się gdzieś tam napisać na, na, na swoich social mediach, że również jakiś czas temu musiałem musiałem zacząć nad tym pracować, bo zaczynało się robić bardzo źle i się nie polepszało. Ale wiesz co, pamiętam, że był taki czas, w którym ja myślałem, że jujitsu pomoże mi z tego wyjść. A tak naprawdę yy, sytuacja się pogarszała, bo zauważyłem jedną bardzo ważną zależność, że od czasu, jak założyłem klub, od czasu, jak zacząłem prowadzić zajęcia i moja rola w życiu już nie była tylko ja trenując, tylko to ja jestem trenerem, jestem odpowiedzialny za ludzi, mam wpływ na ludzi, to mój poziom autodestrukcji w życiu, który miałem, dobijał mnie jeszcze bardziej. Przecież ty robisz to, a robisz to i to. Tak. Więc pytanie, aha, czyli Te jiu-jitsu tak właśnie mi pomaga? No, właśnie, no właśnie nie. I teraz z perspektywy czasu wiem, że e, mm, wiem, że trening może być formą terapii, ale ze swojej perspektywy powiem, że nie chcę, żeby był formą terapii. No tutaj nie ma się co oszukiwać. Są środki, które są dobre na ból głowy, są środki, które są dobre na ból zęba. I są środki, które są na ból, nie wiem, po amputacji, i to jest inny poziom znieczulenia, inny poziom otępienia układu nerwowego, i w tym momencie, jeśli używamy sportu jakiegokolwiek, tak? niech to będzie właśnie Jujitsu jako ucieczki ze swoich problemów, no to ja nie boję się używać tego słowa. Ja byłem tchórzem i byłem słaby, tak? Bo ja uciekałem od problemów swoich rodzinnych. Przez które wylądowałem w takiej sytuacji w życiu, jakiej wylądowałem, po prostu jestem rozwodnikiem, i tak dalej. Teraz już jest wszystko u mnie poukładane, mam nowe, nową rodzinę, nowe, nowe życie, że tak powiem. Ale nie zmienia to faktu, że mogę zrobić, że tak powiem, publiczne, tutaj publiczną spowiedź, tak jak ty powiedziałeś o swoich używkach, tak, tak ja miałem problem z kobietami i po prostu no, byłem złym człowiekiem, co tu dużo mówić. Tak? Więc pod tym względem. Każdy z nas ma swoje jakieś te demony, a używanie sportu jako lewaru czy właśnie jiu-jitsu, judo, grapplingu, nie wiem, jako właśnie tej ekstremalnej formy takiego zmęczenia też będzie w pewnym sensie uzależnieniem, które pozwoli ci to lepiej maskować. Tak. Bo będzie takie, wiesz co, wydaje mi się e, o większym stopniu tolerancji społecznej, akceptacji, że on trenuje, to o siebie dba. Bo wiesz, sport no. i trening jest nierozłącznie rozwiązany z tym, że wiesz, że on dba o siebie, bo, dba, też tak. na, nawet, nawet tak, bo jest szczupły. No. Bo jest szczupły, o siebie dba, a, wiesz, a pod kopułą jest piekieł. Kongo, dokładnie. A, a prawda jest taka, że jeśli ma się już coś naprawdę do załatwienia tego typu i to jest rzecz, która mnie boli, że ja jako nauczyciel nie było w ogóle nic o tym mówione, jeśli chodzi o, o te aspekty. Nie na darmo jest teraz tyle samobójstw wśród młodych dzieciaków, bo yy, znieczulica jest jeszcze większa niż była, a dostęp do powiedzmy, treści, które mogą cię zgnoić, jest jeszcze większy niż był. Tak, więc, yy, więc tutaj po prostu poziom tego, który może doprowadzić człowieka do destrukcyjnych myśli i zachowań, jest po prostu wyższy, większy. A używanie, tak jak powiedziałem wcześniej właśnie sportu, jako, jako terapii, jest pomocą, ale to jest jedno z. Czyli dobrze że to jest rzecz, która pozwala Ci odciągnąć głowę i dać sobie chwilę wytchnienia, bo regeneracja jest bardzo ważna, jeśli chodzi o proces treningowy. Aczkolwiek nie pozwoli Ci to załatwić całego problemu i dopóty, dopóki ze specjalistą z danej dziedziny nie przepracujesz swoich problemów, nie dostaniesz jasnych wytycznych, tak samo jak na treningu. Na rozpisce treningowej, co masz zrobić, no sorry, ale z tym się nie uporasz, i będziesz cały czas to albo zamiatał pod dywan, albo zakopywał czy przykrywał coraz to ładniejszą szafą, ale koniec końców to i tak zawsze gówno wylezie, wypłynie i, i kiedyś będzie cię tam drapać za uchem, albo cię męczyć i nie będziesz spał spokojnie. Więc tego typu rzeczy trzeba załatwiać od A do Z i nie bać się, się sięgnąć też po pomoc do osób, które się tym zajmują. Dokładnie. I myślę, że do tego obaj zachęcamy, żeby tak jak potrafimy wchodzić na te mniej, że tak powiem, komfortowe obszary w kontekście treningu i mówić potem o opuszczaniu strefy komfortu celem uzyskania lepszych efektów, to samo się sprawdza w, w kontekście pracy nad sobą. To zdecydowanie. W terapii pójście. Sam pamiętam, że pójście na terapię na pierwszą sesję indywidualną było trudne, był stres. Pójście na pierwszy, na pierwszy meeting grupowy był turbo stresem, do którego nie chciałem dopuścić, ale efekty, które poprzez to otrzymałem, poziom samoświadomości i to, ile mi to dało z perspektywy lat, no to wow. A to a nawet wiesz, porównując to do treningu. Od czasu, do, jakby od kiedy zacząłem robić trenować w sposób, w który sam bym nie trenował, bo mi się nie chciało, tylko no, też za sprawą twoją, tak? Wskazałeś mi drogę, którą należy iść i to nie sąby kierunki, które ja bym wybrał, bo te ćwiczenia bym po prostu nie pasowały, były trudne, tak? Od wtedy gdzieś tam są efekty, więc to wszystko znowu sprowadza się do takich rozwiązań, które no, niekoniecznie są wygodne. I które są naprawdę trudne. Te decyzje są trudne i one będą pełne cierpienia. Kiedyś usłyszałem na terapii taką, na mitingu grupowym, takie, takie powiedzenie, że jeżeli, do, to było do osób nowo przybyłych, jakby które wiesz, pierwsze przychodziły, było poruszone, było powiedziane takie zdanie, jeżeli cały trzęsiesz się w środku, to znaczy, że jesteś tu, gdzie powinieneś być. My też tu byliśmy, na takiej zasadzie. Nie? I. i tak, to pierwsze zderzenie się z problemem, jakby i chęć poznania prawdy o sobie, to jest zajebisty krok do tego, żeby coś tam w tym kontekście zmienić. Tak. I tak jak powiedzieli, że te rzeczy to jest tak naprawdę wyjście ze strefy komfortu, bo ja reasumując sobie tak naprawdę poziom trudności rzeczy, które spotkałem robiłem w życiu, no to. Te psychiczne były dużo, dużo, dużo mocniejsze aniżeli te fizyczne, bo jak to mówią kijowe, że tak powiem, czerstwe motywacyjne hasła, ból przymiła, chwała jest wieczna i tak dalej. Zrzygasz się raz po sprintach pod górę, to wiesz jak to smakuje, następnym razem nie będziesz się tego bał, a to, co siedzi ci w głowie, pozwoli ci na to, żebyś rzeczywiście z innym, z inną jakością zarówno patrzył na siebie, na życie, no po prostu na to, co robisz. Jasne. Tak, myślę, że w ten sposób płynnie to zamkniemy i e, ten temat oczywiście, no, oczywiście nie podcast jeszcze, tak. I raz jeszcze, jakby zachęcamy i życzymy wszystkim dużo zdrowia w kontekście tak. psychicznym. E, Maczku, wspomniałeś wcześniej też jeszcze w tym samym temacie o treściach, które, że tak powiem, działają tak stosunkowo destrukcyjnie współcześnie, jakby wiesz, na młodego człowieka i w ogóle na treściach, które e, są efektem przyrostu informacji, jakby w internecie. Nie, formy, formy, formy podania, bo to, do czego bijesz to pewnie media społecznościowe i. Cały kontent w większości, który tam zalatuje, i tak. tutaj nie wiem, no przepraszam, że cię wygryzłem od mikrofonu, ale to jest bardziej rozrywka niż informacje. Tak, to nie są treści powiedzmy, z jakich ja się uczyłem, gdzie to były artykuły, gdzie było wrzucone jedno zdjęcie, a dalej było 654 akapity, czy tam 284 linijki było słów. Dokładnie, no 35 tysięcy chyba słów. Albo książki, albo publikacje na PubMedzie i tak dalej gdzie teraz to mi się śmiać ze tych wszystkich speców, jak się przerzucają badaniami, ale dobra też tam mniejsza o to. Po prostu te treści zachęcają cały czas do natychmiastowej gratyfikacji do tego, żeby... Tak zyskać efekt, już jest super, już jest fantastycznie. Ale kurwa, życie takie nie jest, tak? Od tego zacznijmy i każdy, kto cokolwiek sensownego robił ze sobą, nie mówię, że osiągnął jakiś poziom w sporcie, tylko nawet osoba, która zaczęła, nie wiem, trenować jiu i jest niebieskim, purpurowym, brązowym pasem, wie doskonale, że to czy czarnym nie, nie, nie przyszło, że tak powiem, od razu. Na to trzeba było lata, lata praktyki. I tak samo jest ze wszystkim innym, co chodzi, jeśli chodzi o jakiekolwiek kwestie treningowe, czy to będzie wydolność, siła, tam moc, szybkość, skoczność, obojętnie, w tym samym aspekcie. Więc to, co robią te media, i właściwie media, nie tyle co media, media są bardzo dobre, ale to, jakie treści w nich dominują, powoduje niestety to, że ludzie zamiast skupić się na sobie i czerpać z tego, robią błąd ten, że się zaczynają porównywać albo przeglądać bezmyślnie. Tak naprawdę tylko i wyłącznie wertując możliwości. A to prowadzi do no, epitafium takiego, że jest prokrastynacja do poziomu y, powyżej 9 tysięcy, jak to w Dragon Ballu było. No i, i co się dzieje wtedy? No taki gość albo nagle, o nie, dzisiaj jednak nie pójdę, bo nagle 2,5 godziny siedziałem przed Instagramem i kurwa przewijałem palcem. Albo, no nie, to jest bez sensu, bo oni wszyscy biorą sterydy i tak nie będę wyglądał tak dobrze. Albo idzie w tą stronę właśnie, że zamiast rzeczywiście skupić się na sobie i korzystać ze źródeł, które dają merytoryczną wykładnię, jeśli chodzi o to, co ze sobą robić, czy to w kontekście nie wiem, właśnie nie treningu motorycznego, czy to jujitsu, cokolwiek, tu byśmy nie wybierali, idzie na to, co bardziej się świeci, jak ta sroka goni za tym gnatem od jednego, drugiego, piątego, ósmego i w końcu nie zyskuje nic. I dzięki temu... Mamy taki efekt wizualny, jaki mamy choćby na bałtyckich plażach, gdzie ja generalnie dostaję raka oczu. Przepraszam, że to mówię, ale jak widzę tych ludzi, jest mi po prostu źle, jest mi smutno. I kilka razy o tym mówiłem, że wydaje mi się, że my, jako trenerzy, mówiłem tu w kontekście trenerów zajmujących się zwykłymi ludźmi, ekskluzywnych WF-istów, robimy chujową robotę bo dużo bardziej skupiamy się na wyścigu szczurów, na mediach społecznościowych, który o, kto to będzie miał, nie wiem, ładniejsze filmiki, która będzie miała ładniejsze leginsy i tak dalej, zamiast rzeczywiście dać prosty, do, łatwy do skonsumowania i przetrawienia przekaz, który pozwoli na to, żeby ci ludzie wyciągnęli z tego trzy, dwie rzeczy, które mogą od razu wpleść w swoje życie i zacząć działać. I przede wszystkim działać. Bo bez działania niestety nie ma niczego, i każdy, kto to przerobił na sobie, nieważne od jakiego poziomu zaczynał, był lepszy, gorszy, grubszy, chudszy, silniejszy, słabszy itd. Ja nie byłem super, że tak powiem, usportowionym dzieciakiem w kontekście takim jak zaczynałem. Wręcz przeciwnie, nawet bym powiedział, bo dwa lata miałem zwolnienie z WF-u z racji na przepukliny pachwinowe, tak. Więc odstawałem na pewno od moich rówieśników i na pewno też później dojrzewałem niż reszta. No, ale nie poddawałem się i cały czas robiłem swoje, tak? Powoli, bo powoli, ale szedłem do przodu. I tego samego życzę wszystkim innym, którzy teraz mają dostęp do niewyobrażalnych pokładów informacji od źródeł, które naprawdę wiedzą, co robią, jeśli chodzi o te kwestie. Mm -hmm. A więc pytanie miało brzmieć: no. <laughs> Nie, że spośród tych wszystkich, jakby treści, pamiętam, że w jednym ze swoich wideo na YouTubie wspomniałaś, jakby o takim selektywnym podejściu tak. do źródeł wiedzy, z których jakby czerpiemy. I ja na przykład zawsze i w sumie zawsze i wszędzie polecam ludziom Twój kanał, bo sam z niego głównie korzystam, jeżeli chodzi o kwestię motoryczną. I, I tak naprawdę ty tam powiedziałeś taką bardzo ważną rzecz, żeby no, ograniczyć się tam do gdzieś tam do dwóch, trzech maksymalnie źródeł wiedzy, takich, wiesz, legitnych, z których będziesz korzystał i wokół nich kręcić i się i, że tak powiem, coś budować. Tak. tak. I, I tak naprawdę powiedz, jak według Ciebie powinna, może nie to, że powinna przebiegać taka selekcja, ale to też nie jest easy w dzisiejszych czasach, no bo nie. można znaleźć trzy źródła, które będą wiesz które będą słabe nie? w tym wszystkim. I o tyle, jak mi się wydaje, wiesz, powiem Ci tak. Świat jiu-jitsu również tym przesiąknął. I jednym z takich najlepszych, może nie że najlepszych przykładów, ale takich najbardziej aktualnych jest to, że po ostatnich Mistrzostwach Świata wyszedł artykuł, który pokazał takie wykresowe, bardzo fajne statystyki techniczne z Dywizji Czarnych Pasów. I wyszło generalnie tak, że zajście za plecy techniką jakąś tam berimbolo, nie wiem, czy kojarzysz to. Tak. Nie spinning back take taki, nie? Kręcony Zresztą, wiesz, coś tam z kapuerą też miałem wspólnego, z... więc, więc wiem co to jest w ogóle berimbolo, berimbał i tak dalej no, berimbolo, tak, berimbolo że zajście za plec z techniki berimbolo w czarnych pasach w dywizji całej było dwa razy, czy raz? A kontentu na Instagramie, który pokazuje warianty 17 różnych dojść do Berlin no. gdzie musisz zrobić tak zwane 20 steps technik, gdzie musisz 20 ruchów zrobić, jest multum. Tak. I fajny automatycznie tam był akapit, który też napisał w ten sposób. I jak sami widzicie statystyki z walki w warunkach już takich tak. wiesz, bitewnych. To, to świadczył o czymś, że wchodzą jakby podstawowe gdzieś tam rzeczy. No? Także ta selekcja, yy, myślę, że też jest takim ważnym tematem, nie? jeśli chodzi o tej no to No tu w Judo było dokładnie to samo, gdzie główny trener naszej sekcji Marek Adam bardzo zawsze yy, dobre i bardzo dużo statystyk prowadził, zarówno z turniejów, które się odbywały na żywo, jak i też z walk, które oglądał wszystkich tam Grand Slamów, nie Grand Slamów. No i tutaj była bardzo prosta gradacja, tak? Miałeś Uchimate, miałeś nagę i miałeś jakieś tam drobne podcięcia plus reszta innych technik, które były we frakcjach jakichś tam procentów, promili i tyle. No i odnośnie tego, jak tą selekcję sobie przeprowadzić, no to musisz odpowiedzieć sobie na dwa proste pytania. Tak? Pierwsze, czego chcesz się nauczyć? A dwa, kto do ciebie trafia ze swoim językiem? I dopiero na bazie tego oceniać czyjeś treści, czyjś content, jeśli chodzi o przedział łamany jakość, ilość, a rzeczywiste, że tak powiem, ile w tym jest marketingu, a ile w tym jest darmowych, dostępnych treści. Moim zdaniem na przykład osobą, którą nieważne czy ktoś trenuje jiu-jitsu czy nie, którą warto śledzić jest John Danaher. Głównie z racji big up, na to... Big up for John Danaher. Tak, który przede wszystkim jest filozofem. To jest gość, który kurwa ma pewnie ogródek zen, grabi sobie kamienie, żeby ładnie, czy piasek, żeby ładnie wyglądały. Stary, słyszałeś, przepraszam, że ci wchodzę w język, ale jeżeli ruszyłeś Danahera, to ruszyłeś mnie w tym momencie. W porządku. Jesteście w sumie podobni trochę. Może jakbyś się ogolił. <laughs> wy, wy też. <laughs> Generalnie podopieczni Danahera, czyli Gordon głównie. Tak. Powiedział, że John w przerwach pomiędzy zajęciami w chacie siedzi i robi research. Nieistotne jakiego tematu. To nie muszą być sztuki walki. To mogą być rzeczy związane z historią czy coś. Jeżeli tak. on się czymś zainteresuje, on siedzi i dłubie. Oprócz tego bardzo często techniki, które John przynosi na treningi yy, i oczywiście o tym wiedzą tylko najbliżsi studenci. John mówi... Oglądałem dzisiaj Igrzyska Olimpijskie z 1986 w stylu wolnym i tam gościu, który walczył w, z Iranu, jakiegoś zrobił tę tą technikę. Sprawdziłem, miał trzy razy, czy ją robimy. Nie? I Joe Rogan zawsze o tym mówi. Tak. Mówi, i teraz wyobraźcie sobie, jak teraz inne teamy mają stawiać się na równi. Z typami, którzy mają gościa, który nie ma rodziny i pomiędzy zajęciami studiuje taśmy tak. z Igrzysk Olimpijskich sprzed dwudziestu kilku lat. No. Mm. I fakt, faktem muszę ci powiedzieć, że z całym szacunkiem dla. No y, jeśli na... był to 86, to 36, <noise> No tak, tak, tak. E, e, z tam jakby szacunkiem i, i wiesz. E, z takim jakby oddanym dla brazylijskich instruktorów, mhm. którzy gdzieś tam przez lata oczywiście byli i, i uczyli i też jakby ukształtowali te jiu to powiem Ci, że nie było nikogo takiego jak John, który by swoją komunikacją i którym, który poprzez takie swoje mechaniczne wytłumaczenie tego, jak mhm. działa jiu-jitsu, potrafił tak do mnie dotrzeć, bo ja na przykład widzę, w jaki sposób ewoluowało moje tłumaczenie jiu dzięki jego szkoleniówkom. Tak. Ja potrafię lepiej wytłumaczyć daną technikę, przede wszystkim, żeby mój student rozumiał dlaczego. I potem wiesz co jest fajnego? Że oni tłumacząc to dalej, będą również tłumaczyli to dlaczego się tak robi. I właśnie on powiedział również w podcaście taką super rzecz, w której powiedział, że moim zadaniem jako trenera jest nauczyć ciebie wykonywania danego ruchu na poziomie świadomym. Tak. Wielu czarnych pasów nawet mistrzów świata z najwyższej półki nie potrafi w świadomy sposób zakomunikować tego, co zrobili w danym momencie, jeśli chodzi o drzwi, danego ruchu. Może zrobić przytoczenie, może rzucić, ale jak poprosisz go o rozłożenie na części pierwsze, pojawi się problem w komunikacji albo będzie jak klasyk. Łapisz tu i tu robisz tak. I tak. <laughs> Słuchaj, tu, tu i tak. Stara, stara polska metodyka, nie? No, wiadomo. wiadomo znaczy tutaj mogę to, co powiedziałeś, troszeczkę poszerzyć. Tak jak dzisiaj na warsztatach mówiłem Wam o Tai Chi, to ten sam kwadrant można rozrysować sobie, jeśli chodzi o kompetencje ruchowe. I mamy tutaj cztery poziomy świadomości. Na początku mamy nieświadomą niekompetencję, czyli nawet nie wiesz, że robisz źle, jeśli chodzi o to, i nie wiesz, co robisz dodatkowo. Dalej mamy świadomą niekompetencję, czyli wiesz, że coś robisz źle, ale nie jesteś w stanie tego jeszcze poprawić przechodząc dalej mamy świadomą niekompetencję, tak? To była druga chyba świadoma niekompetencja? Nie, masz nieświadomą niekompetencję, nie świadomą ty. niekompetencję. Przepraszam. Świadomą niekompetencję, później masz nieświadomą kompetencję, tak? Czyli robisz coś dobrze, ale nie jesteś w stanie wytłumaczyć dlaczego, czyli tutaj klasyka właśnie. No, ja pamiętam jak dzisiaj dzień jak z moim znajomym kolegą z Krzyśkiem Zwaryczem Robiliśmy w boksie trening crossfitowym, który prowadziłem, trening i zbieraliśmy pieniążki i tam rzeczy na dzieciaki z domu dziecka. No i Krzychu, jako zawodnik klasy olimpijskiej w podnoszeniu ciężarów, miał za zadanie wytłumaczyć ludziom rwanie. No i no, łapiesz tak, tak i robisz tak. Na takim szkoleniu z dwobojem kiedyś byłem. No i generalnie chłop jest super, jest zajebiście sympatyczny, ale on jest zawodnikiem. Tak, więc tutaj ciężko było to przełożyć na, na po prostu dokładnie. Taki, który byłby w stanie od A do Z człowiekowi to rozbić. I ja pamiętam, jak dzisiaj dzień, jak z chińskich szkolniówek, później rozkminiałem dwubój, to nagle mi się, no, jak na tym, mózg rozwalił, tak jak na tym filmiku, i, i po prostu wtedy też zacząłem na wszystko patrzeć inaczej. I na samym końcu tego kwadrantu, kończąc to, mamy świadomą kompetencję, czyli mamy właśnie Johna Hera, który wie, po co robi dany ruch w danym momencie, tłumacząc ci całą sekwencję, rozbijając ją na łańcuch biomechaniczny, siły, jakie są użyte, wektory, które tutaj są poukładane, w jaki sposób, oraz sekwencje, w jaki jak, jak ten ruch ma przebiegać. I tu chciałbym oddać, że tak powiem,. Brakuje mi słowa, ale chciałbym serdecznie pozdrowić trenera właśnie Dawida Pepłowskiego z Octopusa, z Łodzi, który jest pierwszym zapasiorem, którego miałam okazję poznać, który w tak mechaniczny i kumaty sposób tłumaczył zapasy w połączeniu z grapplingiem. Tak? Y był tu John na jeśli chodzi o szkoleniówki i tam, no oczywiście też miałem okazję trenować w Nowym Jorku, jak byłem u niego, ale tutaj w Polsce, jak zobaczyłem treningi Dawida, patrzył, wow, wreszcie jest pasior, który nie mówi tu, tu i tam, tak, w ten sposób, tylko tłumaczy to naprawdę na najwyższym Łapujesz poziomie. za łeb i toczysz przez biodro. Tak, myślę, że ten, te poziomowanie, tak jak mówisz o świadomości i kompetencjach, to jest cejbista analogia i mamy nadzieję, ja mam przynajmniej nadzieję, że e, może wielu trenerów zada sobie pytanie, na którym levelu jest no, takie... fajnie, fajnie by było, bo takie krytyczne podejście do samego siebie również pozwala na rozwój. A bądź co bądź mówiliśmy o mentalności białego pasa, no to dobry trener, dobry nauczyciel, to jest taki, który no nie przestaje się uczyć. Tak? Nie oszukujmy się, ja dalej czytam. Ja dalej szukam, ja dalej patrzę na lepsze połączenia, na lepsze sekwencje ćwiczeń, jeśli chodzi o treningi, czy to siłowe, czy kondycyjno-siłowe. Ja dalej próbuję rozkminiać na jeszcze drobniejsze frakcje aspekty związane choćby z metabolizmem, jeśli chodzi o dany rodzaj wysiłku, więc mimo tego, że jestem no 10 lat po studiach, cały czas dalej się uczę. Cały czas studiujesz, nie skończyłeś się tak, studia. Tak. E... Fajnie, że przywołałeś w ogóle postać Dana Hera, bo gdzieś tutaj mam w notatkach również jedną z jego teorii, a propos e, treningu e, treningu siłowego e, właśnie w kontekście Jujitsu. Ktoś go kiedyś zapytał o to w podcaście, nie wiem, czy to rogan, czy ktoś. E, I John właśnie powiedział taką swoją teorię. Ja nie wiem, czy ja to dobrze zacytuję, tak? Mm -hmm. Ale on powiedział, że nie ma na to żadnych badań, ani dowodów. Że jedna metoda treningu motorycznego ma lepszy wpływ na grappling performance od drugiej. Czyli generalnie można to przełożyć na polski język, mówiąc, nieważne co będziesz trenował poza matą, nie będzie to miało wpływ na to, że będziesz lepszy na macie. Tylko wiesz, to jest też nie jest trochę tak. Tu się nie zgodzę. No właśnie chciałem się ciebie o to zapytać, bo e, mi się wydaje, że to wiesz, wiesz o co chodzi, że nie będzie miało to wpływu na twój poziom techniczny. On to chciał powiedzieć, mhm. że do twojego grappling performance, Ale on, jeśli on chodzi to, o to technikę. On to dokładnie powiedział. Tak, Czyli tak. Twoją wydajność. Wydajność, w, tak, w, tak, w, w chwytanych tam sportach, no nie? I tutaj, dlaczego się nie zgodzę? Bo to jest kwestia taka, że to musimy dopasować do poziomu. Czyli jeśli mamy white belci no to white belci wystarczy, że będzie robił podstawową gimnastykę i się wzmocni. A do tego niech się uczy powoli, spokojnie techniki. I tutaj znowu idąc w stronę Tai Chi i Chińczyków, slow is smooth, smooth is fast. Czyli podejście na zasadzie takiej, że robiąc ruch powoli i rzeczywiście powoli, frakcja po frakcji, kontrolując każdy centymetr napięcia mięśniowego, jesteś w stanie wygenerować dużo, dużo więcej świadomości ciała. Co pozwoli Ci na szybsze później wykonanie tego ruchu w sposób, który będzie mniej kanciasty i zarazem też dużo bardziej efektywny. Następnie na poziomie niebieskiego, purpurowego pasa, czyli gdzie już coś tam się kojarzy, jeśli chodzi o techniki, ma się mniej lub bardziej rozbudowaną tą grę, warto byłoby zrobić solidną bazę gdzie robimy zarówno treningi wydolnościowe ogólne, siłowe ogólne, a to co robimy na jiu dalej zostaje jiu -jitsu. A od poziomu brązowego w górę już musimy zrobić to, o czym mówiłem wam dzisiaj na warsztatach w analogii do pchnięcia kulą. Czyli nie skupiać się na siłowni, na obwodach, na bieganiu i tak Te elementy powinny się pojawiać, ale nie powinny dominować. Natomiast siła specjalistyczna i dopasowanie do Twojej gry będzie w tym momencie kluczem do tego, czy Twoje przygotowanie motoryczne jest zgrane z tym, co Ty chcesz generalnie robić dalej. Kurde, w takiej jednej krótkiej odpowiedzi poruszyłeś cały następny temat, a pro, yy, czyli te zagadnienie tak naprawdę: trening pod BJJ. I mam tutaj to tak zanotowane, czy trening w ogóle pod BJJ, czy to stwierdzenie, mam tu zapisane, to jest wał, czy przesada. Że możemy coś robić pod. Bo ja mam wrażenie, że tak naprawdę wszystkie podstawowe ruchy, które możemy wykonać na siłce, przysiad, ciąg, pchanie, yy, podciąganie, tak. będzie miało przełożenie pod więc, ale te same ćwiczenia możemy robić też pod pchnięcie kulą. Tak, tak? Tak. Więc zastanawiam się, jak ktoś mówi: O, widziałem kto, jakiś dobry artykuł, że trening pod BOTJ. Ja wtedy mówię: Ty, no wiesz. To niech poczyta mojego starego bloga. It depends. Tak, twój stary blog, tam jest, tam jest, bardzo dobry artykuł generalnie pod sporty walki do którego. Się nie, ale śmiejąc się nie śmiejąc. To co powiedziałeś się zgadza jak najbardziej, ponieważ jak spojrzysz na całe spektrum od amatorskiego przez profesjonalny, pro-profesjonalny typu NFL, NBA, NHL i olimpijski sport, wszyscy robią to samo. Robią przysiady, ciągi, podrzuty, podciąganie, wyciskanie i tak dalej i ale to jest podstawa, która buduje ci potencjał, a potencjał nie walczy. I ja jestem idealnym przykładem tego. Dlaczego? Bo ja na przykład miałem zajebiste, naprawdę dobre yy, parametry, jeśli chodzi o fizjologię. Tak? Może nie miałem pułapu mocy najwyższego, bo moim zdaniem wtedy robiłem zły trening, jeśli chodzi o dolną połowę ciała. Yy, aczkolwiek wydolnościowo i połączenie tego z moją, powiedzmy, tam naturalną gibkością, szybkością dawało bardzo dobre efekty w walce. Ale ja miałem, tak jak mówiłem dzisiaj, też VO2 Max na pułapie maratończyka. Nigdzie w życiu nie przebiegłem więcej jak 20 km pod rząd. Ja miałem 77-78 ml na kilogram masy ciała, tak? Władąc 93 kg wtedy, więc to jest naprawdę solidny wynik, gdzie średnia dla ludzi to jest 45. Tak? Od 55 w górę już się zaczyna dobre zdrowie, jeśli chodzi o to. A tutaj mówimy o pułapie naprawdę mocno wytrenowanym. Co da tym dalej idzie? Na przykład wiem, że za dużo robiłem rzeczy na biodra i grzbiet, czytaj martwe ciągi i w nie tej technice co trzeba przysiady w stosunku do technik, które robiłem na judo przykładowo, bo dopiero wtedy, kiedy zacząłem używać elementów od Luiego Simonsa i Joe'a Franco. Czyli mniej ciężkiego dźwigania, a więcej skoków i pracy na jednej nodze, gdzie na przykład bułgarskie przysiady kończyłem ze 140 kg na 6 powtórzeń. Dopiero wtedy ta noga podawała tak jak trzeba, czy to do Sotogari, czy do Harajgosi. I tak samo wszystkie sweepy wtedy robione z wyprostu kolana tylko i wyłącznie, no to ludzie fruwali jak pojebani. Tak? A wcześniej, jak robiłem ciągi, ciągi gdzie robiłem je głównie właśnie z grzbietu, z tyłka, no to okej, okay, suplesy mogłem założyć każdemu, nieważne czy ważył 90, 120 czy 140 kg. ale ni cholery nie przekładało się to na techniki, które chciałem, a wręcz przeciwnie, usztywniało mnie z racji na ilość wysiłku włożonego w to, co było robione na ciężarach, łamane na ilość treningu na macie. Ale wracając do twojego głównego pytania, to można jak najbardziej poukładać, tak, żeby to był trening pod brazylijskie jujitsu. Tylko tak jak mówiłem, to musi być gradacja. Czyli mamy poziom 0, mamy poziom 1, 2, 3, powiedzmy sobie, i im bardziej będziemy szli na zaawansowanie techniczne, tym będzie też większa krystalizacja, jeśli chodzi o to, które ruchy są rzeczywiście dla mnie. Pod względem tego, jaką grę ja mam, jeśli chodzi o, o jiu o gardę, o przejścia, o techniki i tak dalej, i tak dalej. Czy jestem bardziej zawodnikiem szybkościowym, czy jestem bardziej zawodnikiem, który pływa, wślizguje się i tak dalej. Czy jestem zawodnikiem na zasadzie i madło i trzymam, czy jestem zawodnikiem na zasadzie wbiję się z bani, przytrzymam chwilę, przeskoczę dalej, wbiję się, przeskoczę mhm. dalej. No nie? Mhm. Więc tu zupełnie inaczej trzeba byłoby poukładać na pewno do tego trening wydolnościowy. Gdzie sama mata już będzie tym typowo specjalistycznym, specyficznym, ale trening siłowy, który pokładalibyśmy do tego, baza będzie ta sama dla wszystkich i będzie to przysiad na jednej nodze, przyciąganie w pionie poziomie, jakaś forma wypychania. Moim zdaniem jednorącz bądź na przemian będzie dużo bardziej efektywna. Jeśli chcemy robić sztangę, to wyciskajmy z podłogi i do tego bardzo dużo ćwiczeń na ketlach z racji na ich naturę, która pozwala na flow. Czyli na to, że bawimy się tym ciężarem, przekładamy z ręki do ręki, przerzucamy, możemy jednocześnie ćwiczyć wydolność, gibkość i wytrzymałość siłową. Dobrze, Maciu, yy, zawiesiłem się troszeczkę, <śmiech> przepraszam <śmiech> bardzo. bardzo. E, no a tak, e, na tym pierwszym etapie, nie, jeśli mhm. chodzi o jiu-jitsu, wspomniałeś właśnie o tym biały, białych, powiedzmy, white belt. Tak. Czyli robimy. Powiedzmy, jakieś ćwiczenie ukierunkowane na naukę ruchu. Tak? Też? Podstawy, podstaw. Taką prehabilitację troszkę też? Jak najbardziej. Z ciężarem ciała? To przede wszystkim. Do tego y -hmm. można dodać trochę gum i ewentualnie jakieś małe ciężarki. Y -hmm. No właśnie, i jeszcze jedna z takich dość podstawowych kwestii, myślę, która nurtuje każdego początkującego Jurita nie tylko nawet na białym pasie, ale również gdzieś tam na tych wczesnym, niebieskim, czyli kwestia. Ruchomości mhm. w stawie biodrowym najczęściej, bo jak sam wiesz, jakby, okej, okay, ciężko jest. Ja zauważam taką tendencję, że ludzie częściej widzą, że o nie mogą mu trzymać gardy, bo już mnie nakrywał, zrobił z tak pasa, że moje nogi były, wiesz, za, za, za tak. barkami. I już ja nie byłem rozciągnięty, musiałam mu oddać to przejście, ale też często ludzie nie widzą, że są totalnie, zero, mają zeruchomości zero w ogóle w obręczy barkowej i to również przeszkadza. Tak. I e, ty bardzo często wspominasz w ogóle o podejściu do Yy, że tak powiem mobilności tak. Yy, i też bardzo głosisz czego ciekawą teorię a propos nie rozciąganiu się po treningu tylko poświęcaniu na to czasu w innych porach dnia, na przykład o poranku, opowiedz może właśnie o swoim podejściu i generalnie może takich w formie krótkiego poradnika dla wszystkich tych, którzy chcieliby. No dobra, to tak, zacznijmy od tego, co jest najczęstszym problemem, jeśli chodzi o ludzi zajmujących się grapplingiem, jiu-jitsu i tak dalej. To jest powrót do pozycji w pewnym sensie embrionalnej, czyli do rotacji wewnętrznej i zgięcia. Tak? Bo, bo wchodzimy do skulonych barków, wchodzimy do skróconego korpusu złamanego do przodu i wycofanych bioder. Jeśli chcemy się z kimś przewracać, tak? Wiadomo, tam mogą być te mityczne slapy na twarz, które były na ADCC, wielu różnych, ale jak już jesteśmy na plecach, jesteśmy w gardzie, no to jesteśmy generalnie człowiekiem krewetką. Więc zwijamy się, zaplatamy się, przyklejamy się, tak jak Adam Kleszcz, właśnie ze złomiarzy, tak? No i w czym rzecz? Musimy temu przeciwdziałać, czyli dobrze poprowadzony trening będzie pozwalał na to, że my jesteśmy w stanie harmonijnie i równolegle się rozwijać. Więc to, czego brakuje najczęściej osobom z jiu i tu podam prosty przykład z Marysią Małjasiak. Wiele lat pracowałem jako jej właśnie trener od przygotowania motorycznego i moim zdaniem zrobiłem bardzo dobrą robotę, bo Marysia zdała, pokazuję to w cudzysłowie, bo jest samodzielnie w stanie trenować dalej. Yy, pozwala na to, że ona może przeciwdziałać negatywnym skutkom przebywania w tych pozycjach wielokrotnie bądź długi czas. Bo mamy trzy mechanizmy, w jaki sposób ludzkie ciało nabywa dysfunkcji bądź się psuje. Tak? Pierwszym jest bezpośrednia trauma, czy jak ktoś ci przeciągnie balachę, no to wiadomo, że łokieć się zepsuje. Tak? tak samo z taktarowym czy tam innymi rzeczami, jeśli chodzi o nogi. Dalej mamy zbyt częste lub wielokrotne powtarzanie niepełnego zakresu ruchu. Patrz bieganie długich dystansów, jazda na rowerze, i tak dalej. Czyli staw zamykany jest w ruchu, do którego jest tylko częściowo przyzwyczajony, ale nie jest to jego pełne spektrum możliwości. Tak? Czytaj zaokrąglone ciągle plecy, trzymanie barków do przodu, bo nie dam komuś kołnierza. Tak? I ostatnia rzecz to jest utrwalona pozycja, czyli choćby to, co robimy teraz, czyli siedzimy na tyłkach staramy się ruszać oczywiście nogami w jedną, w drugą stronę, ale nie zmienia to faktu, że w jiu większość czasu spędzasz gdzie? Na plecach, bądź tam w jakichś pozycjach niskich, klęcznych, kucznych, etc. etc. To czego brakuje ludziom z jiu przede wszystkim to jest mocna, dolna, tylna część. Dwugłowy, pośladki, coś co pozwoli jednocześnie na utrwalenie rotacji jeśli chodzi o biodra, ponieważ jak zamykasz gardę, wchodzisz w pewnym sensie w zamkniętą, ale luźną rotację zewnętrzną. Tak? Ale to nie jest ta sama rotacja zewnętrzna, którą robisz na zasadzie przysiadu i rozpychania nóg, tylko to jest to, że zaplatasz ze sobą stopy i później działasz czym? Przywodzicielami, żeby utrzymać Czyli nie tym, co powoduje tą rotację, tylko tym, co powoduje rotację wewnętrzną. Czyli próbujesz przy wymuszonej, zamkniętej zewnętrznej, bo stopy skrzyżowane w gardzie, robić rotację wewnętrzną mięśniami. Tak? I tutaj mówimy o poziomie Johna Danahera, jeśli chodzi o biomechanikę. I co dalej? To samo dzieje się z górną częścią, jeśli chodzi o, o grzbiet i o, o generalnie obręcz barkową. Nasze mięśnie mają to do siebie, że w zależności na to, jaką mają strukturę, będą inaczej reagowały na bodźce. Więc mięśnie, które są z natury szybko-kurczliwe, jak przykładowo dwugłowe czy piersiowe, w momencie kiedy są nieużywane, sztywnieją i skracają się. Tak? Dlatego się mówi o że mamy sztywne dwójki. Dlaczego? Bo są kurwa po prostu słabe. tak? I nie pracowały w pełnym zakresie ruchu tak, jak powinny. Dlatego też wiele osób naciąga, nadrywa sobie dwugłowy przy bieganiu, gdzie nie robiło tego przez X lat, zwłaszcza w pełnym zakresie, jeśli chodzi o pełne wahadło nogi. Z kolei mięśnie posturalne, wolno kurczliwe, rozluźniają się i wydłużają, czyli górna część grzbietu, przez co są zaokrąglone barki, albo skapcaniałe pośladki, które wiszą do połowy kolana. tak? Czyli mamy tutaj już. Prosty mechanizm, jak muszę działać, co muszę wzmacniać, żeby przeciwdziałać temu, co dzieje się na utrwalonych pozycjach w jiu -jitsu. Więc moim zdaniem pełne, bądź nawet pompki z deficytu, robione naprawdę dobrze, czyli przez pierw zamknięcie łopatek, czyli ślisk po całej klatce piersiowej, 30 do 50 powtórzeń, to jest poziom zero, który trzeba wyrobić. Taka sama ilość przyciągnięć w poziomie, ale nie muszą one być w poziomie, w poziomie, tylko może być ciało pod kątem 30-45 stopni do ziemi. I wolałbym, żeby tu były kółka gimnastyczne, bądź nie wiem, dwa pasy powieszone czyli coś, co pozwoli ci na równoległy uchwyt, bo wtedy masz możliwość pełnej manipulacji łokciami i nadgarstkami co pozwala ci na dobranie rotacji w barku, którą chcesz. Dalej, przysiady na jednej nodze bułgarskie, wykroczne, obojętnie 50 do 100 powtórzeń nawet. Dlaczego? Ponieważ mamy jednocześnie możliwość albo przy krótkiej dźwigni, czyli mocnym wychylaniu kolana przed palce, Wzmacniać czworogłowe pośladki, i utrzymywać y, balans na jednej nodze, czyli pośladkowy średni, przywodziciele i y, głowę obszerną boczną czworogłowego i zarazem też całą łydkę. Albo przy długiej dźwigni, czyli mocnym rozciągniętym, mocniej pracować dwugłowym i pośladkowym wielkim. Więc to by były takie trzy podstawowe ćwiczenia, które ci wszyscy białobelci, Jużitero, powinni moim zdaniem y, mieć progresję rozpisaną, jak w 12 tygodni dojść od zera do bohatera, tak? I to już byłaby baza, naprawdę solidna baza, pod warunkiem oczywiście nieskazitelnej mechaniki tego ruchu, czyli zaczynamy od wielu serii z małą ilością powtórzeń, aby dojść do zarówno poziomu siły, jako wartości do możliwego pokonywania oporu, wytrzymałości mięśniowej, która pozwoli ci na lepszej jakości, dłuższy czas pracy, zarówno pod względem techniki, jak i sparingów. I też wzmacniania tkankowego, który uchronicie przed urazami, czy to będzie łokci, barków, tam od kimury, kimury chicken wingów, Amerykany innych tego typu rzeczy, czy kolan, które nawet wykręcają się przy głupich przejściach. Tak? I ćwiczenie jeszcze inne, które bym dodał, to zamiana nóg w swastyce i wstawanie ze swastyki, takie do wzmacniania już głębokiego bioder, właśnie rotatorów i zarazem też uczenia yy, głębokiego zgięcia w stawie kolanowym, bioder. Yy, biodrowym i skokowym jednocześnie, czyli kostka kolanów w maksymalnym zgięciu. Pamiętam jak dziś dzień, jak świętej pamięci dziadek mojego przyjaciela w jeszcze chyba przedwojennej w Warszawie ćwiczył jiu-jitsu i jednym z testów, który mieli do zrobienia, żeby sprawdzić, czy mają silne kolana, było zrobienie, podniesienie tabureta na, sto, na palcach stopy, robiąc na palcach stopy pistolet na drugiej nodze. No, więc... Prosta rzecz, która pokazywała na to, że ktoś miał na tyle siły izometrycznej i zarazem stabilności, jeśli chodzi o te stawy, bo poniekąd mobilność i stabilność dyktowana jest przez siłę mięśniową, ale pod warunkiem świadomości, jeśli chodzi o ruchy, yy, pozwalało to na w pełni wykorzystanie technik, które były tam dostępne. Po tej całej wykonanej pracy, zarówno przez białe paski, niebieskie też. Niebieskie również, tak. Jak i po tym całym ciężkim dniu, który dzisiaj przeszliśmy, Maczku, e, każdy z nas potrzebuje odpoczynku. My zaraz do tej części przyjdziemy, tutaj sobie, e, w hotelowej knajpce, może, że tak powiem. God damn. God damn, tak? Ale właśnie może e, na koniec poruszmy sobie ten temat o trudnej sztuce odpoczynku. <grym> Czy ty już umiesz? czy już idzie ci to coraz lepiej i jakie czynniki zadecydowały o tym, może nie, że jakie czynniki, ale jakby co ci pomogło w opanowaniu tej sztuki, w lepszym opanowaniu tej sztuki, bo zakładam, że mamy te white belt mentality i zawsze możemy tak. odpoczywać lepiej. Z jednej strony to były zajęcia jedne na studiach i tutaj chylę czoła, Aczkolwiek umiejscowienie tego w siatce godzin było totalnie bezsensowne, bo w środę o ósmej rano mieliśmy zajęcia z psychorelaksacji. Czyli o ósmej rano przychodziłeś nauczyć się zasypiać. <laughs> Petka, nie? <laughs> Jeśli chodzi o to, ale... Jezus Maria, jak było nazwisko tego gościa? Trening... Trening świadomego napinania i rozluźniania mięśni. Jako psana. Tak. Mm. To jest podstawa do tego, żeby umiejętnie wykorzystywać drzemki. Czyli Ty umiesz sam przejść w stan letargu, który nie jest snem, ale jest dla Ciebie zarówno możliwością odprężenia mózgu, jak i ciała. Druga rzecz, którą mógłbym polecić, to jest coś, czego nauczył mnie mój terapeuta to jest TRE, czyli Trauma Releasing Exercise. I to jest głupkoodporny zestaw ćwiczeń, wymyślony głównie z myślą o żołnierzach, którzy wracają po misjach. Po to, żeby oni przez tak zwane endogenne drgania, czyli tak jak masz psa albo kota? Nie swojego. Okej. Okay. Matula. Dobra. No to co robi pies po tym, jak się coś tam wydarzy? Dokładnie, się trzęsie, nie? cały mhm. się otrzepuje. No to ludzie w taki sam sposób, ja na przykład przez lata się tak rzucałem przez sen. I to mi mówili i kumple, z którymi po imprezach, że tak powiem, gdzieś tam spaliśmy, bo jeden nieraz w ryj dostał. To mi mówiły tam moje partnerki, i tak dalej, i tak dalej. Teraz już tego nie mam. Ponieważ umiem się wyciszyć, wyłączyć i, i rzeczywiście to napięcie jest znacznie mniejsze, ale w momencie, jak jestem w mocnym treningu, to wraca. Więc mhm. trzeba umieć też to ciało sprowadzić do stanu bardziej tego jednak nie centralnego, tylko autonomicznego układu nerwowego, czyli nie jesteśmy w trybie walki i ucieczki, tylko rzeczywiście trawienia i odpoczynku. Oddech, świadomy oddech. Mi najbardziej sprawdza się oddychanie pudełkowe, czyli praca na zasadzie kwadratu, kwadratu, dokładnie, gdzie roz, rozliczamy sobie czas. I tutaj każdemu mogę polecić, kto na tyle jest dobry z języka angielskiego, żeby posłuchał sobie dejny santas. Babeczka jest jako znana jako Mobility Maker na, na Instagramie i wykupił sobie jej kurs o oddychaniu. To jest 25 dolarów, półtorej godziny i generalnie Mistrzostwo Świata, jeśli chodzi o szczegóły. I ostatnia rzecz to jest zgranie się, jeśli chodzi o rytm dnia i jedzenie. Bo. Wiele lat było tutaj nam powtarzane odnośnie suplementów, probiotyków, wszystkich innych rzeczy, a koniec końców, jeśli ty nie jesteś w stanie samodzielnie zejść ze stresu, to nie będziesz dobrze trawił. A jak nie będziesz dobrze trawił, to cała ta treść pokarmowa, która zalega na tobie, w pewnym sensie ciąży. To jest tak samo jak noszę teraz aurę i ona mi pokazuje bezpośrednio, jak działa na przykład moje, funkcjonuje moje tętno, chociażby po tym, jak wypiłem lampkę wina. Nie mam 52, 50 spoczynkowego. W trakcie spania, tylko mam na przykład 58. I to jest już automatyczny skok o naprawdę całkiem sporo, jeśli chodzi o procentowe wartości, który wskazuje na to, że regeneracja nie jest w tym momencie na odpowiednich wartościach, więc warto również tego typu rzeczy brać pod uwagę. I wiadomo, mówi się, że pingwiny to są jaskółki, które jadły po 18, ale żeby ciężkie rzeczy, ciężkostrawne rzeczy, nie mówię tu w kontekście smarowane na głębokim oleju, tylko mięso, które jest najbardziej biologicznie trudną do strawienia strukturą jeść około 3-4 godziny przed I to będzie taka rzecz, którą po prostu polecę tutaj w celu optymalizacji regeneracji. E, tak, ale nie odpowiedziałeś jeszcze w poprzedniej e, e, w poprzednim, e, że tak powiem, zagadnieniu, a propos rozciągania po treningu. a, Bo a propos w ogóle tej regeneracji, to bardzo e, długo, że tak powiem. Do dzisiaj myślę, że krąży taka teoria mówiąca o tej części tak zwanej cool down na koniec treningu i że wtedy są wplatane właśnie ćwiczenia takiego statycznego stretchingu połączonego z oddychaniem. A tak naprawdę, czy nie wystarczy samo oddychanie z zamkniętymi oczami? Przede wszystkim, bo statyczne rozciąganie robione jest, było robione najczęściej po treningach z racji na to, że wtedy było łatwiejsze. I po prostu mniej bolało, tak? Prosty przykład. Chodzisz, nogi pracują w zakresie powiedzmy 30% możliwości pełnego zakresu. Biegniesz sprintem, pracujesz w 100% tego zakresu. Sprawdź sobie skłon w przód przed chodzeniem i po szybkim bieganiu. I automatycznie masz odpowiedź na to, czy twój mięsień, twoje ciało pozwoli ci na więcej, z racji na to, że mózg po prostu rozluźnił pewnego rodzaju napięcie, które spoczywało bierny tonus mięśniowy. Z racji na pracę. Pod większym, z większym oporem, tak? Więc czy będzie to rumuński martwyciąg, który moim zdaniem jest najlepszą formą rozciągania tylnej części uda, czy swingi ketlem, robione poprawnie, tak? To jest 100 razy lepsze niż statyczne rozciąganie po treningu. Nie mówię, żeby po treningu robić rumuńskie martwe ciągi po jiu tylko mówię o tym, że wystarczy, tak jak wspomniałeś wcześniej, oddychanie i jeszcze dwa do dodatki. Yy, nogi połóżcie wtedy sobie powyżej poziomu serca. Tak, żeby krew mogła, że tak powiem, peryferalnie spłynąć do obwodu centralnego, co pozwala na ułatwienie jakby całości. A drugi drugi aspekt to ułóżcie się w najbardziej luźnej, naturalnej dla was pozycji, gdzie proponowałbym rotację zewnętrzną w rękach, czyli dłonie zwrócone do sufitu, ramiona około 30 stopni względem ciała, a nogi oparte minimum od połowy łydki. Na czymś, co możecie mieć zgięte kolana biodra w 90 stopni, tak? Nie, 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 nie. Ławka, ławka, drabinka, bo wtedy też biodra się otworzą. Z tego, co cały czas zgniatacie, no, to przywodniczami, no, nie? Więc to, że te nogi się rozjadą po prostu na, na zewnątrz, też jest w tym momencie bardzo dobre. Masz małe dziecko, to wiesz, jak większość czasu spała, tak? Po wyjściu z pozycji embrionalnej, która była w łonie matki, no to później zdrowe dziecko śpi jak nogi na żabę, a ręce na Herkulesa, no nie? Więc w tej samej pozycji my możemy jak najbardziej efektywnie tutaj sobie wypoczywać. I do tej części dnia właśnie przejdziemy. Z racji na godzinę. Z racji na godzinę. Maczku, serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Wszystkim słuchaczom polecam kanał Maczka na YouTube, You got to be strong, jak również stronę internetową. You got to be strong. Nie, wróć. UG2BS.pl Skrótowo, ponieważ muszę jeszcze ogarnąć cały bajzel z domenami, który wynikł z racji na bloga, późniejszego bloga i, i pierwsze podejście do stworzenia internetowej platformy szkoleniowo-edukacyjnej. Tak, czyli kanał na YouTubie, strona ug2bs.pl oraz podcast You got to be strong Zaczynam. na Spotify, który zaczyna. Oczywiście serdecznie Ci kibicuję w rozwoju tego niezwykle wartościowego i edukacyjnego kontentu. Maczku, raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Cała przyjemność po mojej stronie. I to naprawdę miło, no, no, zaszczyt, że mogłem być tym 50. <laughs> Okej, okay, dzięki wszystkim. Pozdro.